Witajcie, witajcie. Teraz spróbuję Magdę dorzucić. Magdalena. Okej. Dobra. Witajcie, witajcie, kochani. Właśnie zaprosiłam Magdę, ale nie wiem, czy się udało dołączyć. Jest, dołącza do nas. Jak fajnie. Odwrotna tą stronę. Tak, fajnie, fajnie poszło. Widzę, że szybko nawet się udało, bez turbulencji żadnych. Tak, witajcie, kochani, fajnie, że się zbieracie. W końcu ten live się odbywa. Miał być piątek wieczorem, ale wychodzę z założenia, że wszystko działa na naszą korzyść. Z jakiegoś powodu ten live miał się odbyć w niedzielę, właśnie o tej godzinie, więc mam nadzieję, że wszystkim, albo chociaż osobom, które są zainteresowane tematyką diety intuicyjnej, ten termin jak najbardziej odpowiada, nie? Więc słuchajcie, chciałam powitać serdecznie Magdę na moim kanale tutaj. Magda jest specjalistką w swojej dziedzinie i już trochę siedzi w diecie intuicyjnej. I tak chciałam właśnie, żebyście nie tylko mnie słuchali tutaj, nie, bo ja dużo gadam, ale żebyście też posłuchali inne osoby, które też długo pracują. Ale zanim to chciałabym, Magda, żebyś powiedziała nam coś o sobie, przedstawiła się, czym się zajmujesz. Po prostu. Żeby, w ogóle dziękuję za zaproszenie. Dzięki w ogóle za zaproszenie i że mogę tutaj być dzisiaj z Tobą i ze wszystkimi. Więc tak jak wspomniałaś, zajmuję się dietą intuicyjną, ale jako taką częścią może holistycznego zaopiekowania się sobą. Takiego bardzo głębokiego, bym powiedziała. Wiesz, nie jakaś szybka dietka, to czego często gdzieś tam szukamy w internecie, czyli jakaś magiczna pigułka, tylko takie żywienie jako dawanie sobie czegoś, co jest dobre, coś, co oferuje nam świat natury, oferuje od dawna, ale to można, co jest bogate. To można przyrównać chyba do tego, tak jak my chcemy dawać naszym najbliższym dzieciom najlepsze, co możemy im dać, miłość, troskę, bezpieczeństwo, czas. Tak, tak samo powinniśmy podejść do nas, do naszego ciała. Do siebie samego, tak. Ja uważam, wiesz, że przez to, co kładziemy na talerzu, to właśnie wyrażamy miłość do siebie, do swojego ciała, zaopiekowanie się sobą i rodziną. A to, z czym często się spotykam gdzieś tam w pracy, bo ja w dużej mierze z kobietami pracuję, to jest więcej niż 95% chyba moich klientek, to jest szybkie podjadanie z lodówki rano, ale szykowanie odżywczego śniadania dla dzieci, do szkoły i dla partnera, nie? Zaopiekowanie się wszystkimi wokół, a tu kabano z lodówki, kawałek sera i nie wiadomo później, wiesz, z czego jest nadwaga, z czego jest problem, ale nie mamy czasu usiąść przy talerzu, czy usiąść i porozmawiać, wiesz, z najbliższymi. Tak, spokojnie. Co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, kiedyś, że więcej czasu rano, jak planujemy wyjść do pracy, teraz to się z tego śmieję, nie? Więcej czasu poświęcałam na to, żeby zrobić sobie makijaż i żeby lepiej wyglądać, niż na to, żeby dobrze zjeść. Nie? I zobacz, to też ja na live'ie na temat wpływu diety na stan skóry i starzenie się organizmu mówiłam, że my możemy kłaść na twarz wszystko, ale jeśli będziemy zepsuć się od środka, to nasz stan skóry się nie poprawi. My tylko położymy po prostu plasterek. Zatapetujemy się, ale to nie zmieni stanu naszej skóry. Tak, ten blask możemy mieć od środka, bo on wyraża zdrowie, blask skóry, oczu, czyli dokarmione komórki, nie? To, co my zjadamy, to jest to, co też uczę swoje klientki. To, co zjadamy, trafia naprawdę do każdej komórki naszego ciała. To, co zjadamy, ale też to, co myślimy o sobie, to, co powtarzamy, bo tutaj dużo różnych jest, wiesz, ciekawych komunikatów przy okazji odżywiania i przy okazji diet restrykcyjnych, bo my zaplanowałyśmy, że będziemy mówiły o diecie intuicyjnej, ale w ogóle słowo dieta kojarzy się, wiesz, z czym obecnie. No właśnie, to jest, jakby to powiedzieć, takie przypisane niepotrzebnie znaczenie, zły PR ma dieta, słowo dieta. A dieta to jest przecież po prostu sposób odżywiania, tak? I
Ale jaki, no to jakby już my określamy, tak? Czy my się odżywiamy dobrze, racjonalnie, intuicyjnie, czy zgodnie z dietą śródziemnomorską. To jest po prostu styl żywienia. Ale Magda, nadal nie powiedziałaś. Jakoś więcej o sobie zrobiłyśmy super wstęp, tak? Tylko o tym będziemy rozmawiać, ale jakby nie powiedziałaś, coś więcej sobie przedstaw się Dobra. Po prostu, tak? Skąd się w ogóle wzięła dieta intuicyjna w twoim życiu? Od czego to się wszystko zaczęło? Dobra, to jest długa historia. Ja jestem dietetyczką i psychotraumatolożką. Gdzieś tam i to nie było moje pierwsze wykształcenie, ponieważ sama miałam problemy z wagą, z wizerunkiem siebie, alergie, migreny, więc ja najpierw szukałam rozwiązań dla siebie. Potem jak zobaczyłam, że to zaczyna działać, nie, zaczęłam pracować też z ludźmi. Skończyłam studia, zaczęłam pracować z ludźmi, ale nadal widziałam, że mi brakuje narzędzi. Pracując w poradni dietetycznej, co z tego, że ja daję komuś zalecenia, a on chce schudnąć, jak on przychodzi na kontrolę i on się nie stosuje. To było też takie, wiesz, często. Odbijanie się trochę, taka frustracja cię dopada, bo ty chcesz dla tego człowieka dobrze, chcesz mu pomóc, dajesz mu narzędzia, a z jego strony to nie jest wina tego człowieka, tak? Bo on ma pewne ograniczenia w swojej głowie, nad którymi powinien pracować, tylko też do tego potrzebne są narzędzia, żeby pracować z tym człowiekiem. Tak, tak. I to jest, wiesz, na tyle powtarzalne, że jakby już się o tym też dużo mówi, że tradycyjne podejścia do diety działają, nie wiem, u 5% osób, czyli taki rygor, dieta, liczenie kalorii. Są osoby, które mają taki typ osobowości, że tego potrzebują. Ale większość więc przychodzi i mówi, wymienia wszystkie możliwe wymówki, imprezy rodzinne, wyjazdy, co mu przeszkodziło się stosować. I tak sobie pomyślałam, wiesz, no ale to nie może być tak, że wszystkim brakuje silnej woli, bo to się tak tłumaczy, tak. Nie? Że musi być coś głębiej, więc ja cały czas szukałam i tam się przewinęły się różne rzeczy, ziołolecznictwo, aromaterapia, refleksoterapia, różne techniki, wiesz, pracy z ciałem, aż w końcu zaczęłam poznawać techniki pracy z podświadomością. Najpierw to były wizualizacje. Nie wiem, czy kojarzysz Johna Gabriela, takiego Amerykanina, który właśnie sam był takim typowym couch potato, ale też chyba biotechnologiem, chyba też z wykształcenia przy okazji. I on próbował tych wszystkich możliwych diet, dukana, niedukana, liczenia kalorii, wiesz, nie miał efektów. A jak zaczął stosować wizualizację, chyba opukiwanie EFT, tak, które też EFT robi się teraz. No, powiem ci, że nie poczułam flow z tym metodą, naprawdę. Też nie, ale jakby to jest też jedna z technik takich do pracy z emocjami, z tak. Ciałem, z podświadomością, z tym, co jest głębiej. I potem zetknęłam się z hipnozą, trochę przez przypadek, ale z hipnozą terapeutyczną, bo ja tu może od razu zrobię taką dygresję, bo chyba moje też myślenie kiedyś o hipnozie kojarzyło się, wiesz, z tym, co na filmach i w programach telewizyjnych. Zawsze opowiadam tą historię. Nie wiem, czy widziałaś film Woody'ego Allena Klątwa Skorpiona. Taki film z 2000 chyba pierwszego roku. Ja chyba widziałam, no. Dwa razy byłam na tym filmie w kinie, bo był tak dobry. I Woody Allen tam gra takiego detektywa, który zostaje zahipnotyzowany, okrada swoich klientów pod wpływem tej hipnozy. Potem jak wychodzi z tej hipnozy, to jako ten detektyw szuka tego, kto okradł tych klientów. Film jest absolutnie genialny, ale też obrazuje, co my myślimy o hipnozie, jako czymś, wiesz, jak jest czary mary na scenie i robię coś, na co nie mam wpływu i potem tego nie pamiętam. No to, i to z tym się ludziom kojarzy hipnoza i mi się często zdarza, jak teraz mam na przykład kampanię reklamową, że w komentarzach pojawiają się różne takie, no niemiłe, nie? Od osób, niemiłe komentarze od osób, które w ogóle nie znają tej metody terapeutycznej, bo to jest metoda pracy z podświadomością. Ja najpierw się zetknęłam z hipnozą, nie wiem według jakiej metody, albo po prostu osoba, która stosowała mi bardzo pomogła na poczucie własnej wartości, a potem zetknęłam się przez internet z Marisą Peer, która jest taką brytyjską terapeutką, zresztą bardzo znaną mówcą na TEDxie i ona stworzyła swoją metodę, czyli sobie taką hybrydę, terapię hybrydową, czyli połączenie hipnoterapii, psychoterapii, programowania neurolingwistycznego.
Ja jak się z tą metodą zetknęłam, to było w czasach, gdy też szukałam tak z jednej strony czegoś dla moich klientów, tych wszystkich, co przychodzili z wymówkami, dlaczego się nie stosowali do zaleceń, albo, bo jest jeszcze taka ciekawa grupa, o której mówię, że są ludzie, którzy się stosują do diet, oni mają często większą wiedzę niż jeden dietetyk, bo już wszystko przerobili i nadal nie mają efektów. Masz takie osoby, tak. No nie? Tak. Żywiają się zdrowo, przeglądasz dzienniczek, nie masz się do czego przyczepić, znasz osobę i wiesz, że ona nie ściemnia, bo często na grupach dietetycznych, jak ktoś tam, wiesz, próbuje skonsultować, to jest, że a, na pewno klient ściemnia, niech robi zdjęcia, bo to niemożliwe, że tak ma pewno coś podjada, a te osoby nie ściemniają, jedzą zdrowo, mają ogromną wiedzę, a dalej nie mają efektów. Więc ja tak, szukałam czegoś, narzędzi do pracy, ale też ja miałam hardkorowe migreny, wiesz, od końca liceum, takie raz w miesiącu albo częściej, z wymiotami trwające dobę, półtorej. Ja nie byłam się w stanie z łóżka podnieść tak naprawdę. Więc i wypróbowałam wszystkiego, farmakoterapii, po leczeniu przytyłam i to naprawdę dużo i nie mogłam tego nawet po zaprzestaniu brania leków zrzucić przez 2 lata później. Więc próbowałam też akupunktury, takich metod, w które wierzę, bo ja jestem ogromnym fanem też medycyny chińskiej, ale na mnie naprawdę nic nie działało. I moment, w którym w hipnozie, według tej metody właśnie Rapid Transformational Therapy, którą teraz sama stosuję, doszłam do wspomnień z dzieciństwa, do emocji, które powodowały, że moja podświadomość wymyśliła sobie migreny jako rozwiązanie pewnego problemu z przeszłości, to ja po 2 sesjach migren nie mam już chyba od 3 lat. No, to jest niesamowite, nie? To jest tak uwalniające. A mi neurolog, która mi przepisywała te leki, co mi szkodziły, mówiła, że to jest pewnie zaburzenie jakiegoś genu, że ja tak będę miała zawsze. Wiesz, te leki mi naprawdę bardzo szkodziły. Tryptany, które są przepisywane na migreny tak doraźnie, gdy się zaczyna atak, one mają między innymi jako skutek uboczny migreny. Czyli osoby, które się uzależniają od nich, mają jeszcze więcej. One im przerywają ten atak, który się pojawia, ale potem mają więcej tych ataków. Więc to nie jest, wiesz, leczenie. Tylko ja to... Wiem, ja pracowałam w aptece 13 lat, nie? Więc no. Napatrzyłam się i też zawsze szukałam, mimo że pracowałam w aptece tylko za pierwszym stołem, to zawsze starałam się tym pacjentom coś więcej doradzić, niż tylko dać im leki z recepty, tak? Bo część pacjentów przychodziło i pytało o coś więcej i dlatego znowu moja przygoda z dietą się też od tego tak zaczęła. Że chciałam ich tam wspomagać tą dietoterapią, żeby po prostu mieli lepsze efekty, tak, żeby szybciej dochodzili do siebie. I też miałam taką przyjaciółkę w pracy, która miała migreny i stosowała różne leki, tak jak i ty. Przeróżne, nic jej nie pomagało. Okazało się, że miała po prostu alergię na pewną grupę produktów i odstawiła te produkty. Było jej ciężko, no bo to były takie bardzo rozpowszechniane produkty. Konserwanty stosowane przez nie, gdzie kurde, wszędzie są konserwanty. Tak naprawdę od tego momentu musisz zacząć sama wszystko sobie przygotowywać, żeby nie mieć migren. Ale od tamtego czasu też jej minęło to, tak? Więc nie zawsze ta migrena jest wyrokiem, tak? Trzeba szukać przyczyny pewnych dolegliwości ciała i jak już jesteśmy właśnie przy słuchaniu ciała, ale właściwie do tego dojdziemy, tak? Myślę, że dojdziemy do tego, jak nam najpierw powiedz, co to jest w ogóle ta dieta intuicyjna i potem dojdziemy, pójdziemy do słuchania ciała, to tylko to jest ważne. Właśnie może jeszcze, że później jakby widząc, jak to działa i już wiedziałam, wiesz, że to będzie też narzędzie do tego, żeby zacząć się zagłębiać w tę podświadomość moich klientów, dlaczego oni nie jedzą tak, jak chcą. Wiesz, chcą schudnąć, przychodzą po poradę, a potem się nie stosują. Więc potem się pojawiły jeszcze inne techniki, o nich dzisiaj też opowiem, jak oddech, medytacja, dalej, głębiej praca z podświadomością. Ale dieta intuicyjna to jest taki sposób żywienia, który polega na tym, że przede wszystkim ufasz swojemu ciału, że jest mądre. Ja uważam, że naprawdę ciało jest mądre. Bo otyłość to też jest jakiś, wiesz, ciało mówi, coś chce powiedzieć. Ja już pracując z podświadomością wiem, że u niektórych to będzie krzywda z dzieciństwa i ochrona. U innych to będzie chęć bycia bardziej widocznym, bardziej zauważonym, taka bardzo dosłowna. U innych chęć schowania się i tak dalej. Ja więc jakby im więcej mnie, tym więcej mnie do kochania. Też taka potrzeba miłości. Tak.
Tak. Tych jakby podświadomych przekonań, które ciało mówi, jest dużo, ale my to zagłuszamy, bo my jesteśmy współcześnie odcięci od ciała. Zobacz, jak we współczesnym świecie. Tak, jasne. Jak bardzo, od natury. My nawet, wiesz, nie je nie chcę powiedzieć, że w większości, ale my idziemy do supermarketu i kupujemy przetworzoną w fabryce żywność, pełną konserwantów, o których wspomniałaś. A na polu rosną warzywa, czy nie wiem, pasą się zwierzęta i to jest to, co nam daje natura, co jest nieprzetworzone, co jedliśmy od tysięcy lat. Nie było nigdy takich problemów z otyłością i ze zdrowiem, jakie mamy teraz. Wiesz, taki paradoks tych czasów jest, że medycyna jest na najwyższym poziomie, na jakim była w ogóle kiedykolwiek, a my jesteśmy najbardziej chorzy w historii. Tak, ale w ogóle też czytałam o, Boże, o słowiańskich metodach w ogóle funkcjonowania i życia. Bardzo mi się to podobało, bo to było takie, w ogóle kiedyś żyliśmy w zgodzie z naturą. Ludzie wstawali rano, przychodziła wiosna, więc wcześniej słońce wstawało i my wcześniej wstawaliśmy, tak? Zaczynaliśmy dzień, mieliśmy dłuższy dzień na to, żeby uprawiać pole, żeby zająć się tymi zwierzętami, żeby zadbać o plony na przyszłość, tak? Chodzi mi to. Właśnie tutaj pieszczocha. I nawet, wiesz co, fascynującym dla mnie było odkrycie, że nawet tarczyca działa w zgodzie z rytmem natury, że budzi się i jest bardziej aktywna na wiosnę przez lato i zaczyna spowalniać jesienią, kiedy spowalnia świat, tak? Kiedy świat spać. I najgorszym okresem, jaki w ogóle jest na odchudzanie, to jest zima. A co my najczęściej robimy? A, bo na Sylwestra trzeba dobrze wyglądać. I co się wtedy dzieje? Ciało z nami, hormony z nami nie współpracują, nie? Umówmy się, nie współpracują, jest nam trudniej i co? Wpadamy w poczucie, że ja nie daję rady, jestem niewystarczająca, ze mną jest coś nie tak i znowu mi się nie udało, tak? Nie, z tobą jest wszystko dobrze, to jest kwestia tego, że to nie jest ten czas, po prostu. Tak, i my też, wiesz, więcej snu potrzebujemy zimą, a my tego nie słuchamy i we współczesnym świecie, gdzie pracujemy od tej, nie wiem, 9 do 17, czy od 8 do 16 wstajemy rano, nieważne czy jest lato i długi dzień, czy jest zima, jest dłużej ciemno i my potrzebujemy więcej snu. Jak tak. się nie wyspimy, to mamy to, co zawsze powtarzam, rozchwiany poziom hormonów odpowiedzialnych za uczucie głodu i sytości, leptyny tak. i greliny. I są badania naukowe, które pokazują, wiesz, taka jedna nieprzespana do końca nocy, to już jest rozchwianie tych hormonów i większy apetyt na drugi dzień, niż są takie realne potrzeby. A my chronicznie, jakby współcześnie się nie wysypiamy, nie? No, szczególnie to bardzo mocno sprzyja insulinooporności, a potem cukrzycy i tak dalej. W ogóle wielu, wielu chorobom cywilizacyjnym teraz. Przez głupi sen. Dosłownie. To jest tylko sen. To jest coś, co, do czego mamy normalne prawo, ale my z tego nie korzystamy. Albo Netflix, albo serial, albo rolki na Facebooku, a to spotkanie z znajomymi, a to piwko, a to to. I ciągle wymówki, tak? A dobra, dam radę, jutro jakoś wstanę, tak? Czy, my nie doceniamy tego, co jest za darmo, wiesz? To jest taka moja refleksja. Tak, a sen jest za darmo. A my szukamy drogich suplementów, magicznej pigułki, od której schudniemy, fantastycznego dietetyka, któremu zapłacimy i tyle za drogi, dopasowany do nas jadłospis, a jednocześnie nie korzystamy z tego, co jest dane wszystkim i jest darmowe, czyli sen. A sen to jest w ogóle podstawa nie tylko utrzymania, wiesz, szczupłej sylwetki, ale zdrowia. Nie ma zdrowia fizycznego i psychicznego dokładnie. Bez wyspania się. Ja to właśnie wszystkim swoim klientom powtarzam. Nie będą słyszeć sygnałów płynących z ciała. I jeśli będą zmęczeni. I jeść w zgodzie właśnie ze swoim ciałem. Jak się nie wyśpią, nie będą, nie? Nie ma opcji. Ja sama zauważyłam po sobie, że jak się nie wyśpię, jak gdzieś zaniedbam tą strefę, to staję się mniej kreatywna, co mnie wkurza, bo ja z reguły tryskam pomysłami i je realizuję, a jak nie mam pomysłów, nie, a wiesz, w branży, w której my pracujemy i w social mediach i trzeba się wybić, to trzeba być kreatywnym, trzeba po prostu tworzyć treści, które są niepowtarzalne i wiele z nas i osób, które to ogląda, pewnie też na co dzień gdzieś potrzebuje wykorzystać swoją kreatywność, czy to nawet w pracy biurowej czasami ona jest potrzebna, czy projektujecie, czy cokolwiek robicie, to kreatywność jest nam po prostu potrzebna. To jest kreatywność, to jest też rozwiązywanie problemów,
ale jak Zgadzam się. na które mamy na co dzień, tak? Każdy z nas w każdej pracy zdarzają się problemy większe, mniejsze. I jeśli ty nie będziesz wyspana, wyspany, no to twój mózg po prostu nie wymyśli czegoś fajnego, a fajnie jest zabłysnąć fajnym pomysłem, prawda? Wyśpij się i będziesz śmiać. Ale wiesz, też rozdrażnienie to jest tak. Niedostania. Wiele konfliktów, które się pojawia w związkach, w domu, z dziećmi, wynika z niewyspania się. Naprawdę. Dokładnie. Wiele A z potem co tego. się robi? Poczucie winy, nie? A potem poczucie Bo winy i przejadłaś. zagadanie. No i błędne koło. Zagadanie, alkohol, Tak. wiesz. Jakby, i Tak. wpada się w takie totalnie błędne koło, które można rozwiązać tym, że się na początek wyśpi. Dokładnie. Ja to wszystkim naprawdę też tłumaczę osobom, z którymi pracuję. Ja prowadzę też kurs, a taki na odchudzanie. Teraz zaczęła się 21. edycja w środę. Zaczynam od wykładu o diecie intuicyjnej. Przez 2 godziny opowiadam o samym żywieniu, ale cały miesiąc kursu jest o technikach, które pozwalają ci to swoje ciało usłyszeć. No właśnie. I podkreślam tam, wiesz, cały czas rolę snu, rolę relaksacji. Nie usłyszymy sygnałów, które płyną z ciała, jak będziemy cały czas w natłoku myśli, cały czas niewyspane, cały czas rozdrażnione. Cały czas na zewnątrz, czyli jak będziemy zajmować głowę filmami, serialami, problemami innych ludzi, i kiedy będziemy skupiać się na tym, co w rolkach jest, a nie będziemy słyszeć siebie i nie damy czasu sobie, żeby siebie usłyszeć, być ze sobą, usłyszeć swoje myśli, poczuć swoje emocje, to nie ma szans, żebyśmy zrozumieli swoje ciało. Ale my uciekamy w świat zewnętrzny, szukając odprężenia i relaksu, ale to jest po prostu pułapka. To jest pułapka i wpadamy w nią jeszcze bardziej i bardziej i bardziej. I nam się też wydaje, że gotowanie jest trudne. Zobacz, jest paradoks, bo posty kulinarne w social mediach są najbardziej chyba popularne. Ja mam wrażenie, że niektórzy blogerzy kulinarni, szefowie kuchni są, teraz mają status takich gwiazd Hollywood niemalże. Przeglądamy to, jesteśmy ciekawi, ale potem w ogóle nie mamy czasu, żeby to przygotować. To wydaje nam się trudne, to wydaje się piękne, interesujące, a z drugiej strony, że nie ma na to czasu i wolimy coś złapać, co nawet nie ma smaku. Wiesz, jak uczysz jedzenia, ja mam takie ćwiczenie, że mówię, żeby sobie wziąć truskawkę jedną, położyć na talerz, włączyć stoper na 3 minuty i spędzić 3 minuty no jedząc tę truskawkę. Na nią, powąchać ją, potrzymać w dłoni, ugryźć, posmakować. I tak 3 minuty z jedną truskawką. No i potem wiesz, idziesz do McDonalda po takim ćwiczeniu kilka razy, zaczynasz tego hamburgera jeść, smakować i on ci nie smakuje. Bo tam nie ma ci co smakować, bo tam w ogóle nic nie ma. Są same, wiesz, polepszacze smaku, sama chemia. To nie ma prawa smakować, tam nie ma nic odżywczego. I teraz dlaczego my jedząc na przykład śmietowe jedzenie chcemy więcej? Bo nasz organizm naprawdę, ja uważam, że jest mądry i wie, ile potrzebuje. Ale co potrzebuje? Witamin, minerałów, zdrowych kwasów omega-3, pełnowartościowego białka. Jak zjadasz jakiś fast food czy jakiegoś batonika, to twój organizm jest głodny. Zjesz paczkę chipsów i dalej chcesz jeść. Tak. Ale dlaczego? Bo nic nie dostarczyłaś wartościowego. Tak, i organizm nadal możemy mieć apetyt i to nie z powodu jakby za samych zaburzeń odżywiania, co z powodu głodu witaminowego. I nasz organizm wręcz szuka. Tak samo czytałam o tym, że niektórzy ludzie mają problem odróżnić pragnienie od głodu i myślą, że są głodni, a tak naprawdę ich ciało woła o picie, o wodę. I oni jedzą, 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 zamiast się napić. A wychodzi na to, że jak się napiją, to doświadczają tego, że przechodzi im to ta chęć tego zjedzenia. Więc to takie właśnie świadome kładzenie sobie na talerz, to co powiedziałaś, tak? I to, co my kładziemy na talerz, jest dokładnie obrazem tego, jak my siebie traktujemy i czy my siebie kochamy. Bo kiedy ty siebie kochasz, to położysz sobie na talerz same zdrowe rzeczy, tak jak swojemu dziecku i tak jak o męża zadbamy, tak? Czy o mamę, o tatę, no nie wiem, o kogoś ważnego dla nas. A co sobie kładziemy na talerz? Czy kochasz siebie tak jak swoje dzieci i męża?
To jest pytanie, tak? Patrz na swój talerz i powiedz to. Odpowiedz na to pytanie. I jeszcze jedna rzecz ciekawa się pojawia, że często właśnie myślimy, na przykład jak mamy problem z wagą, że my siebie pokochamy, jak schudniemy. No nie. A to jest na odwrót. My musimy siebie najpierw pokochać, czyli terapia Tak. najpierw się kłania, żeby siebie pokochać, siebie polubić, zacząć sobie dawać, tak jak dajemy wszystkim dookoła, dzieciom, partnerom, właśnie to, co wymieniłaś, nie całą rodzinę, zacząć sobie dawać, siebie karmić, a nie sobie wiecznie odbierać. Bo czym są diety restrykcyjne? To liczenie kalorii, 5 małych posiłków. To jest cały czas komunikat, nie wolno mi, odbieram sobie to za dużo, znowu zjadłam za dużo, tego mi nie wolno. No, podświadomość nie lubi braku, nie? Podświadomość chce naszej pełni, bo się troszczy o przetrwanie. To jest w ogóle pierwsze zadanie naszej podświadomości. Więc jak my sobie zabieramy, Tak, to dokładnie. się Najgorzej to jest zrzucamy na to jedzenie. tak, najgorzej sobie narzucić restrykcje. Tutaj wspomnę też, że moja mama, która miała wiecznie problem, żeby schudnąć, właśnie poszła na terapię. Dała sobie spokój z dietami, mówi, że dobra, czas zająć się po prostu sobą, i poszła na terapię. I efektem ubocznym pracy nad swoimi emocjami była utrata masy ciała, gdzie jej celem nie było schudnąć. Ona po prostu zaczęła o siebie dbać, troszczyć się o siebie i dosłownie efektem ubocznym pracy nad self-concept, nad miłością do siebie, akceptacją siebie, dbaniem o swoje potrzeby, stawianiem siebie często na pierwszym miejscu, było właśnie to, że zaczęła po prostu chudnąć. I No i teraz zobacz, ciało tak. jest mądre. Ona dała sobie wszystko, czego potrzebuje i ciało wróciło do równowagi. I ja też to zawsze powtarzam, że nie wiem, nikt się nie martwi, żeby temperaturę ciała 36,6 utrzymywać. Jakby nie stosujesz żadnych specjalnych sposobów. Ciało ci temperaturę stałą utrzymuje. Jak wejdziesz do zamarzniętego jeziora i w nim postoisz, to ci w końcu spadnie, no nie? Ale to jest ogromny wysiłek, który ty Tak, podejmujesz. bardzo duży. Bo normalnie ciało o to dba. I Tak. teraz ta kluczowa żywność, którą my zjadamy, brak snu, brak relaksacji, to jest właśnie jak takie stanie w jeziorze. No i organizm już tam robi, co może, nie? Wykorzystuje jakieś swoje zapasy, próbuje, no ale nie da rady. Ale Dosłownie. dlaczego? My go nie wspieramy, no ile można. Tak, kiedyś właśnie o takich mechanizmach obronnych organizmu czytałam, jak miałam depresję. Co to jest w ogóle depresja z takiego ujęcia chyba totalnej biologii wtedy? I wyczytałam, że depresja jest jednym z mechanizmów, które chronią cię przed zawałem serca, bo przeżywasz tak wielki stres, że twój organizm wywołuje depresję po to, żebyś ty zwolniła, żeby nie produkować tych emocji już tyle, żeby cię dosłownie zatrzymać. Bo inaczej, jeśli cię nie zatrzyma, to będzie zawał. Więc nasz organizm, tak samo w cukrzycy, tak? Organizm jest zatruty cukrem, więc gdzie pcha te, że tak powiem, gdzie najpierw tkanki umierają? Na stopach. Stopa cukrzycowa, bo bez stopy możemy żyć, ale bez serca, bez mózgu, tak? Bez. Wody Tak, pokarmowego. już nie. Więc nasz organizm wybiera zawsze mniejsze zło. Zawsze mniejsze zło, więc objaw chorobowy, który mamy, jest zawsze czymś wywołanym. My musimy tylko dojść do tego, co to jest, ale nie dojdziemy do tego, jeśli nie będziemy siebie słuchać. Jeśli będziemy biec, gonić za wszystkim, nie zatrzymamy się, nie? To zatrzymanie się dla mnie jest w ogóle podstawą do słuchania. Stąd też techniki oddechowe się wzięły i one się wzięły właśnie na kursie na odchudzanie. Po to, żeby się zatrzymać, poczuć swoje ciało. Czy ja jestem faktycznie głodna, czy ja może jestem smutna, albo może jestem zła, albo może czuję się samotna i tę pustkę wypełniam jedzeniem. Dokładnie. Ale dopóki się nie zatrzymam, nie mam szansy nawet tego usłyszeć, Tak. bo działam w pewnych już, wiesz, mechanizmach No a co my wyuczonych. robimy? Szukamy pocieszenia w chwili, kiedy jesteśmy smutni, źli, w rzeczach zewnętrznych. Co my robimy? Spotykamy się z przyjaciółmi, idziemy się wygadać do koleżanki, pijemy alkohol, wychodzimy na imprezę, włączamy serial. Nie łączymy się z tym, co jest w nas. Uciekamy od tego, co jest w nas. Nie próbując tego zrozumieć, a trzeba jakby stanąć dosłownie oko w oko z samym sobą i się wysłuchać.
tak jakbyśmy wysłuchali najlepszą przyjaciółkę. To jest trudne dla wielu osób, żeby w ogóle się zatrzymać i chcieć to usłyszeć, bo czasami to są bardzo różne bolesne rzeczy, które usłyszymy o sobie. Nie? My mamy w ciele bardzo dużo traum. Ja jak pracuję właśnie z kobietami, które mają problem z wagą, to często tą traumą w przypadku otyłości jest na przykład molestowanie seksualne. I to jest, wiesz, ochrona taka, masz fizyczną barierę, ale też stajesz się mniej atrakcyjna. I moment, gdy ją tracisz, to pojawiają się stany lękowe, depresja i jakby te osoby nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Ale gdyby pobyły trochę ze sobą, gdyby poszły na terapię, gdyby zaczęły kilka minut dziennie się zatrzymały, spędziły czas medytując, to one jakby w końcu dojdą do sedna, co to jest i jak mogą teraz z tym, wiesz, w życiu dorosłym, gdy już mają inną decyzyjność o sobie, na przykład tak, pracować. Tutaj to jest tak zepchnięte, nie? I gdzieś w tym będzie, my tego nie widzimy, nie zauważamy, nie chcemy często zauważyć, tak. Bo to są bolesne rzeczy, z którymi nam się jest ciężko zmierzyć czasami. I najczęściej po prostu stosujemy wyparcie w takich sytuacjach i nawet jako dorosłe osoby wypieramy, jeśli doświadczyłyśmy traumy w wieku dziecięcym, to wypieramy to z pamięci i nawet często nie jesteśmy w ogóle świadomi, bo dla naszego przetrwania nasz mózg wyparł pewne wspomnienia albo schował głęboko, głęboko gdzieś w mózgu i dopiero kiedy idziemy na terapię i nawet nie pamiętamy tego, nie jesteśmy w sobie normalnie w stanie tutaj, teraz, dobra, co mi się takiego stało, nie? No nie powiesz, no nie wiesz, ale kiedy zaczniesz gdzieś tam pomału grzebać, to dopiero wychodzi ci, że na przykład doświadczyłaś takiej czy innej traumy, którą wyparłaś, bo nie byłaś na tamten moment w stanie sobie z nią w ogóle poradzić, tak? Więc no, wiele takich mechanizmów nasza psychika stosuje, ale stosuje je po to, żebyśmy my przetrwali, bo tak jak powiedziałaś, przetrwały. Tak, najważniejszym celem naszego życia i naszego istnienia jest przetrwanie. Przedłużenie gatunku, więc nasz organizm robi wszystko, żebyśmy my przetrwali, tak? To jest to, co ja zawsze też dziewczynom tłumaczę, jak opowiadam o podświadomości, robię taki webinar co jakiś czas właśnie przed rozpoczęciem kursu, że podświadomość się nie troszczy, jak ty wyglądasz w lustrze i czy się sobie podobasz. Troszczy się o twoje przetrwanie, to jest główne zadanie. I naprawdę trzeba to zrozumieć najpierw i potem zaczyna być już łatwiej, nie? Ale zmieniając trochę temat, a propos też tej diety intuicyjnej, my we współczesnym świecie, wiesz, to mam wrażenie, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiej szybkiej gratyfikacji, do tego, że to, co chcemy, mamy szybko. Czyli chcesz jakąś informację, wklepujesz w Google, dostajesz. Boli cię głowa albo brzuch, łykasz tabletkę, za 15 minut cię nie boli. Masz infekcję bakteryjną, dostajesz antybiotyk, wiesz, łykasz magiczną pigułkę tak naprawdę i po 3 dniach nie ma. I my tak chcemy z dietą. Chcemy, wiesz, bach. Tak. O, dietę sobie zrobię przez tydzień albo przez miesiąc, schudnę i bach. Nie, nie ma czegoś takiego. Dlatego ja jestem przeciwna w ogóle takim tradycyjnym dietom, jadłospisom, liczeniu kalorii, czegoś, co się nazywa wychodzenie z diety, a później utrzymywanie efektów diety. To jest bzdura. Cały czas masz się odżywiać po prostu zdrowo i dbać o siebie. Zarówno w tym procesie, gdy chudniesz, jak i gdy już uzyskasz tą swoją wagę, bo ciało wie, jaka waga jest dla ciebie dobra. Wiesz, dokładnie, o co mi chodzi? Tak, to tak. Tak, ono wie. I wiesz co, tutaj też chciałam, a propos tych restrykcyjnych diet, to 99% ludzi, którzy są na restrykcyjnych dietach, doświadczają efektu jojo, który jest po prostu spowodowany frustracją i głodem. Tak, i to jest właśnie... Najgorsze jest to, że dieta restrykcyjna niczego nas nie uczy. Nie uczy nas zdrowego odżywiania, nie uczy nas tego, żeby słuchać swoje ciało. Ona jest pewnego rodzaju karą za to, że się obżeraliśmy wcześniej. To nie jest nic dobrego i nic dobrego nas nie uczy, dlatego ja też nie jestem fanką absolutnie liczenia kalorii, tylko właśnie jedzenia w zgodzie ze sobą i z tym, co ja czuję. Ale żeby zacząć tak się odżywiać, to trzeba nauczyć się najpierw siebie słuchać.
Tak. I stąd ten bardzo ważny czas, gdy mamy problem z wagą i gdy go nie mamy, żeby znaleźć moment w ciągu dnia na relaksację. Ja lubię, wiesz, techniki oddechowe i medytacje, i to jest to, co ja prowadzę, ale jest dużo technik relaksacyjnych. Tak, Chodzi o to, teraz żeby znaleźć coś dla właśnie. ciebie, ale sobie to codziennie, codziennie dawać. I zawsze dla mnie na przykład medytacja codzienna, ćwiczenia oddechowe, 15 minut dziennie, nie więcej, naprawdę wystarczy. To jest jak mycie zębów. Zobacz, każdy myje zęby. Choćbyś nie wiem, jak była zmęczona, to weźmiesz Znajdziesz ten to, trik. Umyjesz dzięki. zęby i nic. To dlaczego nie dajesz sobie, wiesz, takiego zaopiekowania też dla swojego umysłu i ciała poprzez właśnie spowolnienie, relaksację, oddech, nie? I to, dla mnie to jest to samo, dla mnie to jest to samo, więc Ja jakby myślę. stało się takim moim rytuałem i ja mogę ci powiedzieć, że mając 44 lata, jestem zdrowsza niż gdy miałam 20 czy gdy miałam 30. Lepiej się czuję w swoim ciele, jakby to jest w ogóle inna bajka, I a ja miałam, świetnie wiesz... wyglądasz. Gdzie ty masz 44 lata? No, ale zobacz, a ja jako nastolatka, słuchaj, zaczęłam się odchudzać, nie mając problemu w ogóle żadnego z wagą, tylko problem w głowie był, nie? Teraz, ale to było ważne, myślę, moje doświadczenie, bo ja mam wrażenie, że jest dużo dietetyków, którzy nigdy nie doświadczyli zajadania stresu, chodzenia po nocach do szafki ze słodyczami, bycia na restrykcyjnej diecie, a potem obżerania się. Oni mają wiedzę ze studiów i dalej będą cisnąć te jadłospisy, bo jakby według badań to wszystko w teorii tak wygląda, nie? Ale jak masz tu swoje doświadczenie, a ja pamiętam właśnie, że zaczęłam się odchudzać jako 17-latka, ważyłam 54 kilo, mając wzrost 1,64 m. Mam po prostu szczupłą nastolatką. A patrząc na siebie w lustro, widziałam pyzę i grube uda. Bo mi tata powtarzał takie rzeczy, że mam twarz jak księżyc w pełni, takie różne komunikaty, nie? Ja się po prostu sobie nie podobałam. Więc zaczęłam się odchudzać. Co jadłam? 500 kalorii dziennie. W batonikach, bo miały wyliczone kaloryczność, więc to się bardzo... Ja schudłam do 46 kilo już w takim najgorszym momencie. A potem co miałam? Jojo, bo ja się rzuciłam na jedzenie później. I w szczególności, wiesz, na słodycze. Nie dało się inaczej. I potem było znowu odchudzanie, znowu zajadanie i jojo. I wiesz, wpadasz w błędne koło i możesz się doprowadzić do tej nadwagi czy otyłości. Ale potem sobie wracasz pamięcią do tego, że właściwie, żeby mieć tę wagę 54, to ja nic nie robiłam specjalnego. Ja nie liczyłam kalorii, tą początkową, z której zaczęłam się, wiesz, odchudzać. Nie liczyłam kalorii, nie jadłam 5 małych posiłków i jakimś cudem byłam nastolatką, która ważyła 54 kilo. Czyli moje ciało wiedziało, ile mu potrzeba. Mama gotowała, wiesz, bardzo zdrowe rzeczy, bo to były lata 80., 90., moje dzieciństwo. Czyli w sklepach po prostu nie było tego, co jest teraz. Nie, myśmy jedli sezonowo. To jest kolejna rzecz związana z dietą intuicyjną. Żadnych pomidorów w styczniu czy w lutym, bo tego, wiesz, nie Nie było. było. Sałaty, ogórków, papryki, no nie było. Na to się czekało. Było z działki od dziadków, z pola od drugich dziadków. Były przetwory. Obie babcie i mama robiły przetwory. Wiesz, była ta sezonowość. A to, co jest teraz, to jest, myśmy nawet tego nie zauważyli, gdy sklepy wypełniły się żywnością spoza sezonu, i mamy pomidory cały rok, jak nie nasze, to z Hiszpanii, tak? Mamy cały czas sałaty różne, rukole, mamy cukinię, paprykę, ogórki. Jemy to, bo nam się powtarza, że 5 porcji warzyw i owoców dziennie dla zdrowia. Tylko one nam nie są energetycznie zimą do niczego potrzebne. I to na przykład medycyna chińska uczy, nie? Ja jak zrobiłam szkołę medycyny chińskiej, to mi się całe moje myślenie odwróciło, dietetyki według medycyny chińskiej, o świecie, nie tylko o żywieniu, ale cofnęłam się, wiesz, pamięcią do dzieciństwa, gdzie po prostu tak się jadło. I zobacz, ludzie tak jedli tysiące lat wstecz. Pracowali w polu, pracowali w zakładach rzemieślniczych, w fabrykach już ostatnio, tak? Więc jedli, żeby się najeść. Kto by jadł 5 małych posiłków, jak miał cały dzień w pracy spędzić? Jedliśmy, żeby Prawda. się najeść, ale jedliśmy też to, co nam dawał świat natury, to, co chodziło
po polu, to co rosło na polu, to co pływało w wodzie, to co rosło w lesie, to jest to. I wiesz, nie chodzi teraz o to z tą dietą intuicyjną, żeby wyjechać na wieś, zacząć uprawiać pole i po prostu tylko w ten sposób się uratujesz i zaczniesz jeść. Nie chodzi o takie skrajności, ale idąc do supermarketu, możesz sobie pomyśleć, ok, wybieram do mojego koszyka to, co bym kupiła od rolnika, gdybym sobie do jakiegoś gospodarstwa pojechała. No korzeniowe, tyle fajnie, że na przykład korzeniowe warzywa, tak jak moja babcia trzymała to w piwnicy zakopane pod ziemią, nie? Tak, no, przysypane, zimno, żeby tylko było. I wtedy pamiętam, jak ja chodziłam tam z babcią, tam ciemno, pająków tyle, ja taka, babcia, zabierz mnie stąd, nie? Ale nic, kopałam razem z nią, szukałam właśnie tej marchewki, tego wszystkiego, co tam babcia pochowała, nie? Tutaj padło pytanie, nie wiem, czy zauważyłaś, to co jest zimą? Zimą jest właśnie to, co przetrwało zimę w piwnicy, czyli wszystkie warzywa korzeniowe. Marchewka, pietruszka, seler, ziemniaki, kapusty można przechować zimą w piwnicy. Zimą są przetwory, sos pomidorowy. Wiesz, sos pomidorowy ma więcej likopenu niż świeże pomidory. To jest bardzo silny antyoksydant, więc on jest zimą dla nas 100 razy droższy niż świeże pomidory, takie co przyjechały z Hiszpanii, dojrzały w transporcie, mają zero wartości odżywczej. I jest dla nas zdrowszy, nie? Więc przetwory, kiszone ogórki, kiszona kapusta, wszystkie strączkowe warzywa, fasolka, ciecierzyca, te co można na noc zalać wodą, potem ugotować. Jest tego bardzo dużo też do jedzenia. A co myślisz o mrożonkach? No bo mrożonki generalnie robi się w sezonie, tak? Kiedy, no teoretycznie tak mówią, że robi się, kiedy jest sezon, kiedy jest obfitość w te warzywa i owoce, czy nawet samemu robić sobie jakieś mrożone warzywa, żeby mieć po prostu na zimę. Dla mnie mrożonki są jako taka ostateczność, ale spotykałam się pracując w poradni, że ktoś przychodził latem, w sierpniu i miał warzywa na patelni i był dumny z siebie, że zjadł warzywa. Już masz pełen sezonu i wystarczy. No i właśnie, to też jest to, co nas uczą, że bukiet warzyw. Wcale nie musi być bukiet warzyw, moim zdaniem, w jednym posiłku. Wiesz, jak zjesz cukinię do obiadu, pomidory do kolacji, na śniadanie ogórka, jakby i sobie tym żonglujesz, mieszasz, w skali tygodnia masz różnorodność. Więc nie chodzi o to, żeby stać godzinami w kuchni, obierać, kroić i mieć do każdego posiłku bukiet warzyw, ale żeby do każdego posiłku było jedno sezonowe. Nie, tu zjesz kaszę z cukinią, tam nie wiem, makaron z sosem pomidorowym, tu zjesz rybę z surówką z kapusty i w skali tygodnia, czy w skali miesiąca robi się ogromne. Nie? Tak, tak. Nie? Także mrożonki jako taka ostateczność zimą, ale moim zdaniem tak dużo jest też tego, tych korzeniowych, tych strączkowych, tych przetworów zachęcam, żeby robić teraz o tej porze roku. No nie? Więc tego jest tak dużo, że ja nie czuję braku zimą, że nie jem teraz sałaty czy pomidora świeżego. Wiesz, ale potem jak to się pojawia w sezonie i jest takie świeże, właśnie z pola, gdzieś mi się uda z fajnego gospodarstwa dostać, niekoniecznie z supermarketu, no to pachnie pięknie i w ogóle, wiesz, tak jak w dzieciństwie, jak się czekało na rzodkiewkę, na sałatę. Tak. Pamiętasz? Pamiętam, no. Do babci chodziłam groch wyjadać, nie? Tylko po prostu pierwszy się pojawił i tylko staliśmy z bratem i skubaliśmy po prostu, więc... I jest, zobacz, też taki czas, ta późna wiosna, jak jeszcze nie ma tych wszystkich nowalijek, a już się kończą zapasy, już te takie korzeniowe już tak nie najlepiej smakują, to też w wielu kulturach jest czas postu. A tego nie widziałam nawet. Post też w naszej dominującej w naszym kraju religii, tak? Mamy na wiosnę przed Wielkanocą, ale to jest w wielu kulturach. Dlaczego? Bo po pierwsze brakowało, ale to też jest dobre dla naszego zdrowia, dać sobie taki czas trochę odpoczynku, jeść mniej. Nie? A co my robimy ciekawego w ogóle teraz? Bo jest moda na przykład dieta Dąbrowskiej, post Dąbrowskiej. No, w ogóle warzywa te, co rosną u nas latem, te wszystkie zielone, liściaste, pomidory, ogórki, papryka, one w takiej typologii medycyny chińskiej mają naturę wychładzającą. To jest bardzo mądre, bo jest gorąco na dworze, więc zjadasz coś,
czym się wykładasz. A zimą co potrzebujesz? Rozgrzewać się. Korzeniowe, w formie gotowanej, pieczonej, więcej mięsa chcemy naturalnie zimą, bo jest rozgrzewające. I teraz taki post Dąbrowski, wyobraź sobie, w styczniu czy w lutym, sałata, pomidor z marketu, można się naprawdę wykończyć. Ja znam osobę, znajomą, która po 2 tygodniach takiego postu w lutym zatrzymał jej się okres na kilka miesięcy. Ale znam osoby, które robiły post latem w sierpniu, w pełni sezonu i im się poprawiły różne parametry zdrowotne. Czyli ta sama dieta, ale zobacz, wykorzystanie sezonowości, tak, wykorzystanie tego czasu, że jest tak ciepło, że się mniej chce, a nie zimą, gdy nam się chce naturalnie jeść więcej, bo my też się chcemy ogrzać, nie? Tak, czyli znowu taka dieta zimą jest wbrew naturze, nawet, wbrew ciału. Tak, nawet jakakolwiek dieta odchudzająca jest zimą jakby wbrew naszej naturze, choćby te hormony tarczycy o tym mówią, tak? Ja jestem za tym, żeby racjonalizować dietę zawsze, niezależnie od sezonu. Ale odchudzać się właśnie na wiosnę zacząć, a nie zimą, bo na Sylwestra Albo trzeba dobrze wyglądać. Po prostu zadbać o siebie, tak jak mówiłaś o swojej mamie. To nie chodzi o to, żeby pójść na terapię na wiosnę, bo wtedy przy okazji schudnę. Tylko jak zadbam o siebie, to nieważne, co to jest za pora roku, to ja jako efekt uboczny schudnę, bo moje ciało jest mądre i ono nie chce mieć obciążonych stawów, ono nie chce mieć nadciśnienia, ono nie chce mieć podwyższonego poziomu cukru, bo jemu to szkodzi, ale ono już po prostu nie daje rady z tego, co dostarczam na przykład. Tak. Nie? Moment, gdy myślimy o diecie, że to jest zaopiekowanie się sobą, że to, co na talerzu, to jest miłość, którą wyrażam do siebie. Dokładnie. Tak samo jak ją wyrażałam do dzieci, partnera, mamy czy innych osób, nie? To w tym momencie zaczyna się takie dbanie o siebie i właśnie ta waga, ona spada do wymarzonej, do optymalnej sama. Jest taka książka Jonathana Baylora, nie wiem czy ją kojarzysz, Mit Kalorii. On tam pisze po angielsku o czymś, co nazywa set point. Ja nie umiem tego przetłumaczyć, ale to jest właśnie ten punkt taki, gdy nasze ciało czuje optymalną wagę. I on był trenerem na siłowni jako młody chłopak. I wiesz, dawał tym swoim klientkom plany treningowe, diety typu 1000 kilokalorii. I widział, że nie ma efektu, że one tam ćwiczą na tych przyrządach, a nic jakby, no i powinny, maszyna pokazuje spalanie tych kilokalorii. One jedzą według tego, co on im rozpisał, a nic tutaj nie działa. Przejrzał literaturę, bo był synem naukowców. I zobaczył, że sporo jest tej literatury też takiej naukowej, która pokazuje, że no niekoniecznie te restrykcje działają. Ale gdzieś tak utknęliśmy w tym mocno, nie? W takim myśleniu, bo to jest intuicyjnie, pozornie intuicyjnie, to powinno tak być. No zjem mniej, no to spalę i schudnę. Jak przeliczę na kalkulatorze, że tyle i tyle zjadam mniej, no to powinnam tyle i tyle spalić. Tak mi aplikacja pokazuje. Tylko... No właśnie, ale to jest oddawanie władzy nad sobą i ciałem aplikacji. No to brzmi po prostu śmiesznie, tak? Śmiesznie, bo też trzeba zwrócić uwagę, że my każdego dnia będziemy mieli różną aktywność. Inne zapotrzebowanie. Tak, inne zapotrzebowanie. Przecież nasz mózg też zużywa kalorie i nawet jeśli my nie mamy zbyt dużej aktywności fizycznej, to możemy mieć dużą aktywność umysłową i to też będzie pochłaniało masę kalorii, więc jednego dnia będziemy mużdżyć nad rozwiązaniem problemu i uwaga, to też zużyje kalorie, tak? I mimo, że ty siedziałaś i się mużdżyłaś dosłownie nad tym, para z uszu szła, no to nie znaczy, że ty masz tego dnia zjeść tyle samo kalorii, co wczoraj, kiedy byłaś w totalnym relaksie. Tak, bo to tak. Też słuchanie jest siebie. Ja mam tak, że na przykład przed miesiączką to ja mam takie parcie na mięso, że mogłabym kilogramami, absolutnie kilogramami. Okres się skończy po prostu. Ale twój organizm wie, że utraci żelazo. I on już przygotowuje na to, nie? Szykuje. Zobacz, jaki jest mądry i już się szykuje, żeby tego niedoboru nie było, bo wie. Tak. Zobacz, i to jest właśnie to, że naprawdę ciało wie. Ciało jest mądre. Fajnie jest temu zaufać. To powiedz teraz tak, no bo my tutaj dużo mówimy o słuchaniu się, jak zacząć w ogóle, jak zacząć tą dietę intuicyjną, jak ty zaczynasz pracować z tymi, co im podpowiadasz właśnie tym kobietom, mężczyznom, bo tak, no bo nas słuchają i kobiety, i mężczyźni, jak zacząć?
Wiesz, to po pierwsze tłumaczę, czym jest, bo jest tak duży chaos informacyjny, jeśli chodzi o to, co jest zdrowe, co niezdrowe. Tu keto, tu wege, tu 5 małych posiłków, tu tylko 2. Jakby ludzie nie wiedzą już, co mają jeść, wiesz, są pogubieni. Więc zawsze zaczynam od po prostu wykładu o diecie intuicyjnej, gdzie tłumaczę samo żywienie, sezonowość, lokalność produktów, właśnie takie kupowanie jak od rolnika w supermarkecie, ale z myślą o tym, czy to jest też sezonowe, bo w supermarkecie masz świeże warzywa bez etykiety, ale one są spoza sezonu na przykład. Więc najpierw tłumaczę, ale potem pracujemy sobie przede wszystkim nad słuchaniem ciała. I tu tak, techniki oddechowe. Dla mnie to jest w ogóle, wiesz, podstawa, żeby usłyszeć siebie, to jest zatrzymać się wdech, wydech. Techniki oddechowe są w ogóle cudowne, żeby zrozumieć swoje ciało, żeby wprowadzić równowagę, żeby zrównoważyć układ nerwowy, bo my jesteśmy tak pobudzeni często przez stres, przez brak snu, nie? Że chodzi o to, żeby to ciało wyciszyć. Więc techniki oddechowe to jest dla mnie takie, mówię, mycie zębów, medytacja, ale też stosuję hipnoterapię na zmianę przekonań, bo my mamy czy przekonania o sobie, takie, które utrudniają schudnięcie, bo potrzebujemy ochrony, bo potrzebujemy być bardziej widoczne, albo potrzebujemy się schować na odwrót u kogoś podświadomość, wiesz, wymyśli otyłość, bo on chce być niewidoczny. Chce się po prostu schować, nie? Więc chodzi o to, żeby zejść głębiej niż to liczenie i znaleźć to, co jest przyczyną. I mówię, ja stosuję hipnoterapię, bo dla mnie jest najszybszą metodą. A ktoś sobie będzie stosował, nie wiem, totalną biologię, ustawienia systemowe, klasyczną jakąś terapię taką umówioną. Ja lubię hipnoterapię, bo jest szybka, bo dociera do tego, co podświadome. Jakby wiesz, nie błądzisz po powierzchni tego, co świadome. Ja zaczęłam od totalnej biologii. To był pierwszy jakby krok. Znaczy w ogóle moja historia z dietą intuicyjną, jakby z takim odżywianiem się bardziej świadomym, zaczęła się od obserwowania po prostu, jak wygląda moja dwójka. U dzieci obserwowałam, jak wygląda dwójka, nie? I dla mnie to było jasne, że u dziecka dwójka mówi, czy dziecko reaguje na pokarm, na mleko moje, bo pierwszą karmiłam, tak? A ja też patrzyłam na to, co ja jem. I jak na dziecko to wpływa, jaką dziecko robi po prostu kupę. No. I wiedziałam, czy się dzieje coś, czy się nie dzieje. A my myślimy, że my z tego wyrastamy. No nie. Nie. Wiesz, procesy odnowy i wzrostu w naszych komórkach zachodzą cały czas. Tak. Co noc tak naprawdę organizm się regeneruje. Hormon wzrostu jest całe życie produkowany, bo jest potrzebny do odnowy komórki. Jedne obumierają, kolejne się rodzą i ten proces zachodzi, wiesz, cały czas, cały czas. Co jest budulcem? Budulcem są składniki odżywcze, które zjadamy. To nas buduje. Białka, tłuszcze, węglowodany, bo też wchodzą w struktury komórek. Tak. Ale też nasze emocje i reakcje chemiczne, które powstają, wiesz, w ciele, neuroprzekaźniki, hormony, które ciało produkuje, to też będzie wpływało na to, w jaki sposób te komórki się odbudowują. I tutaj chciałam się zatrzymać jeszcze, bo pomyślmy sobie, jak czujemy jakąś emocję silną, gdzie w ciele ją czujemy? Od razu, kiedy pojawia się trudna emocja, lęk, strach, złość, gdzie najpierw poczułaś ucisk albo spięcie? To też ci powie, gdzie u ciebie w ciele ta złość może się kumulować, czy ta emocja. I to też dużo mówi o tym totalna biologia. Więc myślę, że warto tutaj zacząć też od takiego zwykłego obserwowania siebie i nawet notowania tego, bo to jest nauka. Teraz. Mogę ci przerwać na chwilę? Dawaj. Żeby to zauważyć i się zatrzymać, bo jak my tak o tym mówimy, ktoś słucha i myśli, no tak, gdzie to mam, ale w momencie, gdy to się dzieje i nie ćwiczysz na co dzień, nie robisz technik oddechowych, medytacji, nie zatrzymujesz się, to nie przypomnisz sobie o tym w momencie silnej emocji, że masz poobserwować, gdzie ta emocja się pojawia. Bo tak bardzo jesteś w tej emocji, wiesz, o co mi chodzi? Wiem. To tak bardzo jesteś w złości, że nie myślisz o tym, a to ja się teraz zatrzymam. Gdzie ta złość jest? Ty się zatrzymasz i zauważysz, gdzie ta złość jest, jak będziesz codziennie, czy nie wiem, 3 razy w tygodniu
robiła regularnie praktyki oddechowe, praktyki medytacyjne, takie, które ci pozwolą być w swoim ciele i je zauważać. Ja pani Bo my dziękuję. globalnie jesteśmy od ciała odcięci. Ta, To o, wiemy. bardzo, Ja wiem z własnego bardzo. doświadczenia, że ja swojego ciała przez lata nie czułam. I jak mi ktoś mówił, o, oddychaj, co tam czujesz, to myślałam, że jakiś, wiesz, kiedyś, Tak, nie? wiem. 15 lat temu. Ale musiałam sama wiele przećwiczyć, wiele godzin spędzić, wiesz, w tych technikach oddechowych, medytacyjnych, przerobić sobie w hipnozie różne rzeczy z przeszłości, żeby teraz, jak to się dzieje, wiedzieć, co to jest. Nie? Więc to się nie zadzieje w tydzień. Więc znowu to intuicyjne jedzenie, odżywianie się, to nie jest kolejna dietka, to nie jest kolejny jadłospis na 2 tygodnie, to nie jest detoks na tydzień, to tak nie zadziała. To jest jakby cały styl życia, który wdrażamy i kontynuujemy już zawsze, do śmierci. Czyli to nie jest dieta na 3 miesiące do momentu, gdy schudnę i o, schudłam te tyle kilo, co chciałam, super, to teraz wracam do tego, co było. Tylko nie, to jest już jakby na zawsze, nie? Dokładnie. Pamiętam, jak zaczęłam siebie obserwować, to tak, w chwili stresu, dużego stresu, na przykład przed jakimiś egzaminami, latałam do toalety, biegaczkę miałam, nie? Jak się pokłóciłam z mężem albo i zatrzymałam sobie słowa, to mnie bolało gardło i zaraz mi się angina rozkręcała. Jeszcze zależało to od tego, jak intensywna była ta emocja i jak bardzo chciałam powiedzieć coś, a tego nie powiedziałam. To mnie bardzo bolało gardło. Natomiast jak słyszałam coś, czego nie chciałam usłyszeć, usłyszałam coś i też nie potrafiłam się obronić, potrafiło mnie boleć ucho. I teraz tak, prawa strona jest męska, lewa żeńska, więc jeśli boli cię lewe ucho, to prawdopodobnie usłyszałaś coś od kobiety, czego nie chciałaś usłyszeć, co było trudne, a jak prawa, no to od mężczyzny, nie? Więc też warto, ucząc się, na przykład ja się posiłkowałam totalną biologią, bo mi to na początku pomogło, kiedy ja sama pracowałam ze sobą i uczyłam się słuchać swojego ciała. Dzisiaj już bardziej wiem i jestem bardziej świadoma tego, że jeśli coś mnie konkretnie boli, to z czegoś to po prostu wynika. I też trzeba nauczyć sobie, jeśli popełniliśmy błąd i wystąpiło jakieś dolegliwości, wybaczać sobie. Bo jeśli my Tak. sobie nie wybaczymy, to nie przejdzie. To będziemy jeszcze dodatkowo obciążeni poczuciem winy, które jest jedną z najniższych wibracji, jakie są i naprawdę nie służy nam. Więc trzeba nauczyć się wybaczać sobie. I uwaga, kiedy my uczymy się wybaczać sobie i rozumieć siebie, że my mamy prawo popełnić błąd, wierzcie mi, że łatwiej będzie wam wybaczyć innym, którzy popełniają błąd. Tak, a wiesz, my często mamy różne żale z dzieciństwa szczególnie, nie? Żale, złość, ale w kogo one uderzają? Tylko w nas. No jakby nie w tę osobę, która doprowadziła do tego, że my ten żal mamy, czy Dokładnie. złość. Ta niska wibracja, ta emocja, ona niszczy nas od środka i potem pojawiają się choroby z autoagresji, Tak. tak? Bo to jest agresja jakby na Tak. nas skierowana. Tak. Pojawiają się nowotwory. Już wiemy, wiesz, z psychosomatyki, że większość naszych dolegliwości i chorób przewlekłych ma źródło w emocjach. Czy tych z przeszłości, czy tych, które właśnie przeżywamy teraz, czy jak sobie właśnie nie radzimy ze stresem. Wiesz, nie możesz nikomu powiedzieć, nie stresuj się, No bo nie da przecież się tego nie uniknąć. da się i to jest normalne, że się stresujemy w różnych sytuacjach, ale my możemy sobie jakby zarządzać tym stresem, nauczyć się nim zarządzać, nauczyć się tego, że nie musi na nas tak silnie wpływać, że możemy, o, to jest ciekawa analogia, którą ja bardzo lubię, jak już mówimy na przykład o reakcji walki i ucieczki, nie? Że w świecie zwierząt, powiedzmy, jeleń ucieka przed wilkiem, mój ulubiony przykład. No jest w mega stresie, więc wszystkie siły organizmu zmobilizowane, żeby uciec i przeżyć, ale jak mu się uda uciec i położy się na łące i weźmie kilka wdechów i wydechów, to on teraz nie leży przez 2 kolejne doby i nie rozmyśla, co by było, gdyby go ten wilk zeżarł. Co by się wydarzyło z jego rodziną? I nie ma tego natłoku myśli, nie kreuje reakcji stresowej przez swoje myśli. A co my robimy, gdy się dzieje coś, sytuacja stresowa? Zostajemy w miejscu. Nakręcamy się jeszcze bardziej, Tak. nie? Co się wydarzy? To jest taki mój ulubiony przykład. Rano mail od szefa, jakiś niemiły,
Ale my go nakręcamy w głowie, jeszcze wieczorem opowiadamy partnerowi, jeszcze nie możemy w nocy zasnąć, kreujemy jakąś sytuację, która być może nigdy się nie wydarzy, ale stres, który wykreowałyśmy, podwyższony kortyzol, już uderza w nasze ciało bardzo mocno. Nie? Tak, więc... Czyli fajnie jest nauczyć się redukować stres i korzystać z tych technik, żeby w momencie, gdy się dzieje ta trudna sytuacja, jest ten bodziec stresowy, przeżyć go, jest ta walka, czy ucieczka, zmobilizowane siły organizmu, a potem wdech, wydech, odsapnąć i wrócić do siebie z powrotem. Już nie kreować w myślach scenariuszy. Tak, i tutaj też, bo słucham różnych tam też biznesowych, różnych tam mentorów. Jeden ostatnio słyszałam, jak jeden mówi, że najważniejsze w biznesie jest to, żeby nauczyć się zarządzać swoimi emocjami i nie działać w stresie pod wpływem emocji, tylko ma się potwierdzam, tą emocją. Jak to prowadząca działalność. Tak, i działać z umysłu, racjonalnie podchodzić do problemów, bo emocje, kto właśnie teraz z ręką na sercu, kto działając pod wpływem emocji nie popełnił błędu? Wiele. Do, razy popełniamy wiesz, ja milion razy, ja się tego też nauczyłam na sobie, nie? Tak. Jak mi działanie w stresie, w emocjach, w lęku szkodzi. Tak, trzeba zrozumieć, że to zarządzanie emocjami, czy wybaczenie komuś innemu, czy nauka pracy ze sobą, robisz dla siebie i z miłości do siebie. A nie po to, żeby zadowolić innych. Ty masz być sama szczęśliwa. Zobacz, przeszliśmy od diety i odchudzania do biznesu, ale dlaczego? Bo to jest jakby wszystko jest połączone ze sobą. Nie da się oddzielić tego, co jemy, od tego, jakie mamy relacje, od tego, jak działamy w pracy. Jakby naprawdę wszystko jest połączone. Tak, bo no, sam fakt tego, jak my jemy, to pokazuje nam stosunek samego do siebie. Do siebie. Tak? A jeśli my mamy kiepski stosunek samego do siebie, to zawsze będziemy stawiali się w niższej pozycji od innych. Zawsze będą problemy w relacjach, zawsze będziemy myślały, że nasz szef wykorzystuje i zmienimy pracę i znowu będziemy te poszkodowane. Tak, ale tak samo, to jest a właśnie uwaga, to samo w relacji partnerskiej, bo jeśli my czujemy się mniej ważne od naszego partnera, to on to wyczuje i może nie, mimo że on, partner nas kocha i chce dla nas jak najlepiej, to my wymuszamy naszą postawą poddańczą, na nim zachowania bardziej agresywne. Tak, takie destrukcyjne, jakie my same do siebie dokładnie stosujemy. Dokładnie, więc pamiętajmy, że ta praca nad sobą i self-love, budowanie poczucia własnej wartości, to nie jest egoizm. To jest właśnie dla równowagi, dla miłości dla siebie, dlatego, żeby te relacje, w które wchodzisz, czy to są biznesowe, czy to są przyjacielskie, czy to są koleżeńskie, czy partnerskie, były dla nas wspierające po prostu i równe, żebyśmy my nigdy w tych relacjach, nawet z żywieniem, tak, z jedzeniem, nie czuli się gorsi, uzależnieni, albo niewolnikami nawet tego podżerania, że tak powiem, słodyczy, bo my często czujemy się niewolnikami. Ja nie daję rady, ja nie potrafię, to jest silniejsze ode mnie. Bo to jest, bierze się z tego, że my nie potrafimy zarządzać własnymi emocjami. I my musimy teraz też, jeden z takich kroków, które warto podjąć, to jest właśnie uświadomić sobie, jakie emocje powodują, że my jemy, i pomyśleć sobie, wypisać je. Ja tak sobie też radzę osobom, z którymi pracuję. Wypisz sobie i zastanów się, co możesz zrobić z tą emocją. Jak możesz w inny sposób złagodzić. I to można to być właśnie medytacja, może być to technika oddechania, to co ty robisz, tak? Może być to, nie wiem, słuchanie muzyki, tańczenie. Każdy z nas ma swój sposób. I chodzi o to, żeby do tego dojść. Ale ja nie powiem ci, co tobie pomoże. Magda, nie powie ci, co tobie pomoże, bo ty musisz znaleźć swój sposób. My możemy wam podać milion metod, ale ty podać musisz wybrać te metody. Wiesz, to jest też tak, że to są jedne z wielu, dokładnie. Nie? Ktoś sobie to zastosuje, a potem pozna coś innego, albo na odwrót, już coś stosował i przychodzi teraz i to mu uzupełnia to, co już stosował. Tych technik jest naprawdę dużo. Internet nam teraz naprawdę stwarza niesamowite możliwości.
nie? Bo jest ogrom różnych warsztatów, różnych technik, takich do pracy ze sobą, więc możemy i na żywo, ale możemy też online, więc naprawdę możliwości są, tylko trzeba podjąć decyzję, że od tego się wszystko zaczyna, że ja chcę o siebie zadbać, Z że chcę miłością być dla dla siebie. siebie ważna, nie? I ja zawsze właśnie na kursie, jak pracuję z dziewczynami, to podaję taką moją ulubioną analogię, metaforę, jak w samolocie, jak zanim ruszy, stewardessa mówi, że jak wypadną maseczki z tlenem i jest mama z dzieckiem, to mama ma założyć maseczkę komu najpierw? Sobie. Sobie, a dopiero po tym dziecku, bo ona tego dziecka nie uratuje, jak się nim zajmie najpierw, a sobą się nie zajmie, nie? Ale zobacz, jak jest głęboko wryte w nas, w naszą podświadomość, to, że zajmujemy się innymi bardziej. Mi kiedyś jedna z dziewczyn na kursie powiedziała, że jak usłyszała ten komunikat pierwszy raz w samolocie, to myślała, że stewardessa się pomyliła. Wow, ale mocno wżarło jej się to w głowę. Ale zobacz, to nie jest tylko jej, to jest stereotyp matki Polki, która Tak. jest po prostu dla wszystkich, tylko nie dla siebie. I kobiety, jak zaczynają robić coś dla siebie, to zaczynają mieć też poczucie winy, że zaniedbują dom. Tak, Ale że nie wiesz, powinny, nie zasługują, że nie że wypada. zaniedbują. A wiesz co, co się dzieje w hipnozie? Jak robię hipnozę tą terapeutyczną, o czym wspominałam na początku, stosujemy regresję, czyli powrót do zdarzeń z przeszłości, które są przyczyną problemu. I wspomnienie mamy, która jest umęczona, bo cały czas gotuje, pierze, sprząta, jest, nie wiem, z tatą, alkoholikiem przemocowym dla dobra dzieci. Czy to jest miłe wspomnienie dla kogokolwiek dorosłego? Nigdy. Nigdy dziecko, które ma nieszczęśliwą mamę, taką urobioną po pachy, dającą od siebie wszystko, nie jest szczęśliwe. A dzieci, wiesz, dzieci są szczęśliwe, gdy mama jest szczęśliwa. Ale to jeszcze jedna rzecz chciałam tu powiedzieć. To jest jedna rzecz, wspomnienie z dzieciństwa. Jeśli my pamiętamy naszą mamę jako nieszczęśliwą, poświęcającą się, niedbającą o siebie, to jaki przekaz my jako kobiety dajemy tym dzieciom? To samo. Dajemy im to samo. Nie uczymy naszych córek, że są ważne, że ich potrzeby są ważne, że mają prawo chcieć, mają prawo odpocząć, mają prawo wyjechać. Nie uczymy Mają ich, że prawo są na ważne. hobby, na pasję, wiesz, malowanie, taniec, to jest też forma medytacji, można powiedzieć, dla wielu osób. To jest też forma terapii, odreagowania. Wiesz, kiedyś były, teraz się stają modne kręgi kobiet, takie tworzone, że tak powiem, od nowa, a kiedyś to było normalne, że w wiosce kobiety się zbierały, siadały w kręgu, haftowały razem, śpiewały, nie wiem, robiły dużo takich różnych wspólnych czynności razem w kręgu, nie? Ale to miało i były powtarzalne czynności, które wprowadzały je też w stan relaksu, ale jednocześnie robiły coś fajnego, coś, co im dawało frajdę, Twórczego przykładowo też. pływanie, twórczego, jakieś naczynia z gliny. My naprawdę bardzo potrzebujemy, oprócz tego, żeby zjeść, wyspać się i zająć się domem, potrzebujemy się też realizować w jakiś sposób swoje pasje, swoje marzenia. I to nie jest nic złego, że jak ktoś wozi dziecko na 5 różnych zajęć w tygodniu, żeby pojechać na jedne dla siebie na przykład. A kobiety mają z tym problem, bo czują się gorsze, nie? A jeszcze często Czują, że nie usłyszą od mamy, albo od zasługują. jakiejś cioci, albo od jakiejś siostry, że to, co robią, to jest złe, bo one zaniedbują dom. To jest tak głęboko w nas, nie? Żeby być dla innych, a w ogóle nie być dla siebie. A ja uważam, że możemy być dla innych w pełni, dopiero gdy będziemy dla siebie najpierw, tak jak z tą Dokładnie. maseczką tlenową. Nie Tylko uratujemy pełnego nikogo. nalejesz, tak? A właśnie, my często odbieramy sobie, czyli jeszcze z pustego próbujemy dawać, bo rodzi się frustracja, rodzą się braki i rodzą się problemy zdrowotne niejednokrotnie. To nawet może być to problemy psychiczne, depresja, frustracja. No i co, my jesteśmy sfrustrowane, to na kim się wyżyjemy? Na najbliższych. Komu, Dokładnie. kogo uszczęśliwiła sfrustrowana kobieta? No, do nikogo. No właśnie. Nikogo. Więc Dlatego. teraz, no mów. Nie, dlatego właśnie tak mocno podkreślam to, żeby zadbać o siebie, stawiać siebie na pierwszym miejscu, że to nie jest egoizm, to nie jest
coś takiego, że ja wszystko rzucam teraz, nikomu nie daję swojej uwagi i zajmuję się sobą, bo to byłby egoizm. Ale to, że ja daję sobie czas dla siebie, na odpoczynek, na relaksację, na raz w tygodniu zajęcia, które są moją pasją, na to, żeby zjeść razem z rodziną, a nie wyjadać coś z lodówki w czasie, gdy ja dla nich przygotowuję, wiesz, to jest w ogóle... Albo zjadać resztki po dzieciach, bo nie no, może sobie, bo dzieci i tak nie dojedzą, to dojem po nich, nie? No, także no dużo jest tych aspektów, wiesz, mogłybyśmy gadać godzinami na ten temat, bo to jest naprawdę szeroki temat, ale jakby tak wracając też do sedna, czym ta dieta intuicyjna jest, to ona jest przede wszystkim zaufaniem, że ciało jest mądre i że świat przyrody jest mądry. I że po coś ta zima jest i po coś to lato jest. Że organizm jest mądry. Zobacz, my jesteśmy istotami cyklicznymi. My mamy ten rytm. Mamy raz owulację, raz okres. Nasze ciało się w ogóle inaczej czuje. My mamy inne poziomy energii. A my działamy cały czas tak samo. Tak samo pracujemy. W momencie, gdy mamy najwięcej energii, jesteśmy najbardziej kreatywne w trakcie owulacji. Tak samo podczas okresu, gdy się nie nadajemy w pierwszy dzień czy drugi do niczego i potrzebujemy poleżeć pod kocykiem, ale często sobie nie dajemy do tego prawa. Współczesny świat, musimy pójść do pracy i nikt tego nie zrozumie, że mam okres, to nie mogę pójść do pracy. Tak jakby nie dajemy sobie prawa do tego, żeby odpocząć i do tego wsłuchania się w rytm ciała, w rytm dobowy, właśnie też ten sen w rytm przyrody, w rytm natury. To wszystko, im dłużej się tym zajmuję, tym mam większy zachwyt nad tym, wiesz, jak wszystko jest cudownie zorganizowane i możemy z tego korzystać, nie? Dokładnie. Tylko wymaga to wysiłku i wymaga decyzji, że chcę tak robić, a nie bycia ciągle ofiarą, bo my w dzieciństwie często jesteśmy ofiarą różnych rzeczy i potem nie mam czasu. Zostajemy w tej roli. Nie mam czasu, ten straszny szef, przez którego jestem zestresowana, nie wysypiam się, nie mam czasu dla siebie, bo są dzieci, bo dzieci są ważniejsze i sobie tkwimy w tej roli ofiary, no i nie możemy zadbać o siebie, o swoją dietę, bo się nie da będąc ofiarą. Tylko, że chodzi o to, że będąc dorosła, ja mam wybór, którego nie miałam jako dziecko, nie? Mhm. Czyli mogę sobie pozostać tą ofiarą, a mogę zdecydować, że nie, decyduję o sobie i chcę być dla siebie ważna i chcę o siebie zadbać w taki sposób, taki, przez dietę. Czasem uświadomić, że jeśli mamy dzieci i zaczynamy o siebie dbać i troszczyć się, uczymy nasze dzieci, że też mają do tego prawo. Więc one nie wejdą z takimi obciążeniami, z jakimi my wyszłyśmy w dorosłość i od zupełnie z innego poziomu wejdą w relacje z mężczyzną, kobietą i jest duże prawdopodobieństwo, że nie trafią na toksyczne związki, które na przykład ja przerabiałam, tak? Wiem. Osobiście byłam. To, co teraz wspominasz, to, co dzieje się przy stole, to jest w ogóle klucz wszystkiego. I ja miałam takie ciekawe doświadczenie, to muszę się pochwalić, bo to niewiele osób ma takie doświadczenie. Jako studentka wyjechałam na 2 lata jako au pair, czyli mieszkałam sobie przez rok z rodziną w Stanach i potem jeszcze z 3 rodzinami w Hiszpanii podczas roku. Czyli nie byłam u rodziny na tydzień z wizytą jako dziecko czy u znajomych, tylko ja mieszkałam z tą rodziną i z nimi żyłam. I mogłam zobaczyć od wewnątrz, że u innych wcale nie jest tak u mnie, jak u mnie, że jest inaczej, że są inne zwyczaje przy stole. I to jest też ciekawe, bo ja miałam wiesz, wtedy 22-23 lata, że ja nawet tego, że ja dopiero później to przeprocesowałam po kilku latach, co się stało, co ja zauważyłam. Bo ja wyszłam z domu, w którym moja mama bardzo dbała o to, żeby było zdrowo, żeby był obiad z 2 dań, żeby było dużo warzyw. Ja do dzisiaj jem pół talerza surówki czy sałatki do obiadu, a nie tam odrobinkę, no nie? Ale z drugiej strony my nigdy nie jedliśmy razem przy stole, bo było tak, że tu ten do szkoły na tą godzinę, ten do pracy na tą, ten wracał ze szkoły. O tej porze ten obiad był naszykowany, ale każdy siedział przy stole sam i zjadał wtedy, gdy wracał. Nie było tego, wiesz, siedzenia wspólnie przy stole. Było w niedzielę, z walką o pilota od telewizora, nie? Tam sobie coś. I tak wyglądało moje życie. I zaczęłam, mając 22 lata, mieszkać z rodziną, która miała swoją tradycję, tam była 3 dzieci, że o 19 codziennie, czy tam 19:30 jest rodzinna kolacja. Choćby się waliło i paliło, to ta kolacja wspólna jest. Codziennie.
codziennie. A, I to to jest... było tak, że te dzieci na przykład, ta mała dziewczynka, bo tam było dwóch starszych chłopców i mała dziewczynka, i ona czasami była już głodna, wiesz, przed tą 19, a oni nie, dopiero wspólna kolacja. I ja jako takie dziecko, które wyrosło, że jadłam wtedy, gdy byłam głodna, to uważałam, że oni torturują to biedne dziecko, więc nie widziałam dlaczego. Co tam się działo? A tam była to zawsze, oni nie byli religijną rodziną, ale zaczynali tę kolację od tego, że się przez minutę wszyscy trzymali za ręce w kręgu i była chwila ciszy przed posiłkiem Ale i podziękowanie za to. Tato zawsze mówił, nie? Że dziękujemy, że razem możemy zjeść. I jedli razem i mieli też taką zasadę, która uważam, że jest super ważna, żeby podczas tej kolacji nie poruszać niemiłych tematów. Czyli tam nie było, że coś w szkole się wydarzyło, że ktoś coś komuś zrobił, a co ty tam wiesz, uwagę do dzienniczka. To nie było załatwiane przy stole. Był na to czas, to nie było zamiatane pod dywan, ale nie było przy stole. Bo wiesz, co się dzieje, jak słyszysz jakieś uwagi na swój temat. Mózg, żołądek, jelita jest tak połączony. Masz od razu ucisk jakiś, jak jest jakaś trudna emocja. I przy stole, jak jest dużo negatywnych komunikatów, a to się bardzo często zdarza i na przykład w hipnozie ludzie często wracają do takich wspomnień, jak ktoś ma refluks i żadna dieta nie działa, nic nie działa, nie wie o co chodzi, a tam po prostu, wiesz, cofało się od dziecka to, co słyszy. Organizm nie przyjmował na przykład tych informacji, nie? Nie chciał tego strawić. Dosłownie, ono ci nawet w języku mówi, nie? Że czegoś nie możesz strawić. To jest jakaś informacja na przykład na twój temat. Więc jest ogrom rzeczy, które w rodzinie dzieją się przy stole i które są ważne. Jest teraz mnóstwo dzieci niejadków. Dlaczego? Bo one nie widzą, żeby mama jadła to, co ona im daje do zjedzenia, bo mama jest na diecie wiecznie, a potem podjada czekoladę wieczorami. I dziecko to widzi. To jak ono ma zjeść ten bukiet warzyw na talerzu. Wiesz, o co chodzi? Jak nie ma przykładu. No Jak tak, nie ma dokładnie, rodziców, tak jest. który siedzi razem z nim i je. Z dziećmi często też jest tak, że one potrzebują 10 razy coś spróbować i wypluć, żeby za 11 im to posmakowało. Więc fajnie, jak to na stole leży i jest możliwość jedzenia. A jak nie zjesz, to będziesz głodny, ale bez wciskania. Wiesz, tych historii o wciskaniu jedzenia w dzieciństwie, to ja też przerobiłam z klientami dużo. Także podczas jedzenia dzieje się naprawdę dużo, też jeśli chodzi o takie emocje i rodzinę, i więzi rodzinne, i kształtują się różne nasze przekonania. I nam się często, o, też ciekawa rzecz, bo dużo się o genach mówi, jak my że nie wiem, ja mam po mamie, że tyję na przykład, bo mam takie geny. Nie, ty masz po mamie zwyczaje żywieniowe z domu. To się No ja jawi. na przykład jak robię kolację i stawiam na stole sałatkę i kanapki, na przykład, żeby każdy zrobił sobie to, co chce, wziął to, na co ma ochotę. Robię taki szwedzki stół przy dzieciach, tak? Zwłaszcza, kiedy mam podać warzywa. Bo jeśli robię owsiankę z owocami, no to sorry, nie? Nie muszę nikogo namawiać do tego. Ale zawsze stawiam, na przykład robię sobie sałatkę z mężem i siadamy. Ja wiem, że dzieci jej nie zjedzą, tak? Ale dzieci mają osobny talerz, gdzie mają warzywa, różne rzeczy i zawsze pytamy ich, czy mają ochotę spróbować. Często jest tak, że coś chcą spróbować z tej sałatki, ale nie całą sałatkę. I jak już nałożymy im coś na talerz, to jest tak, że oni sobie wybiorą to, co chcą z tej sałatki, resztę zostawią. Ale to jest wstęp. To jest wstęp, to jest budowanie dobrych relacji. To, co ty mówisz, nie? Że jedzenie przy stole, w ten sposób, gdzie w Hiszpanii to było, nie? To było w Stanach. To Potem było w Hiszpanii różne straszne historie też przerobiłam, w co Stanach. jakie traumy przy stole mogą się wydarzyć. Miałam z taką jedną rodziną, To mieszkałam, co poczekaj, mama. dokończę ci No. tylko. Właśnie bo spokój przy stole podczas jedzenia buduje relacje z jedzeniem. Bo to jest takie skojarzenia. Siadam do jedzenia i jak poruszamy trudne tematy, to od razu nam się robi, jakie jest to połączenie tego, co w ten pies, światło i jedzenie, coś tam było. Odruch. Nie wiem, Dobra, o co chodzi o taki, nie wiem, nie pamiętam, jak on się nazywał, tak? Jest taki odruch, że po prostu siadasz do stołu, jak się dzieją negatywne rzeczy i to się powtarza, to się robi taki odruch, że siadam do stołu i może wydarzyć się coś negatywnego, tak? tak, Więc już chodzi tego o to, oczekuję. żeby właśnie budować te przy posiłkach, żeby były spokojne,
spokoju jedzone, właśnie bez awantur, bez kłótni, bez nacisków. Wtedy to pomaga budować dobrą relację z samym jedzeniem. Tak, nie tylko z członkami rodziny, ale sam posiłek będzie się kojarzył z czymś pozytywnym, z czymś przyjemnym, a nie właśnie z jakimiś naciskami czy wymuszaniem czegokolwiek. Tak, tak. Ja tu tylko chciałam wspomnieć, że miałam też zdecydowanie negatywny przykład. Byłam obserwatorką właśnie u innej rodziny w Hiszpanii, gdzie mama bardzo poświęcała się pracy, więc praktycznie dla dzieci czasu nie miała, ale spędzała z nimi czas przy śniadaniu i mówiła do nich po angielsku, bo chciała, żeby się angielskiego nauczyły. A to były dzieci hiszpańskie. Więc one w ogóle krzyczały do niej, żeby tak do nich nie mówiła, bo one nie rozumiały, a ona jeszcze te 15 minut, które miała, chciała poświęcić na to, żeby one się nauczyły angielskiego. I tam był taki problem, że te dzieci na przykład przed śniadaniem kładły się na podłogę, krzyczały, waliły pięściami o podłogę, że nie będą jeść, nie? Nie chciały były ogrom problemów emocjonalnych. Więc ja miałam też taką obserwację rodziny, gdzie dzieci są po prostu, mogą wyrażać siebie, są kreatywne, są uśmiechnięte. Mówię o tej rodzinie w Stanach, gdzie była ta kolacja, codziennie też rodzice, wiesz, pracujący od rana do nocy, ale pielęgnujący ten czas spędzania, wiesz, naprawdę codziennie czasu razem, bez pośpiechu i jeszcze później też po tej kolacji. Miałam to doświadczenie u mnie jedzenia zdrowego, sezonowego, ale gdzieś zabrakło tego jedzenia wspólnie przy stole, razem i w miłej atmosferze, nie? I widziałam też, co się dzieje, jak bardzo to wpływa już wcześniej u takich małych dzieci. Zerówka i tam druga klasa, jak się dzieje coś takiego przy stole. Nie, my czasami chcemy przedobrzyć. Tak. Mama chciała jeszcze ten czas wykorzystać na naukę angielskiego. Ona miała dobre intencje, można oczywiście powiedzieć. No po prostu robiła, co mogła i co uważała za słuszne. No a więc właśnie, łatwo się ocenia, jeśli się nie jest w tym miejscu, nie ma się pewnych przeżyć, przekonań i tak dalej. Mi też łatwo było oceniać inne matki, jak kiedyś matka jedna wyszarpała dziecko z łazienki w centrum handlowym, to myślałam, Jezu, jaka patologia, nie? Ale wiesz, czemu tak się dzieje, bo one doświadczyły tego. Dzisiaj jako matka rozumiem, że dzieci naprawdę i wychowywanie dzieci potrafi wzbudzić w nas bardzo różne, skrajne emocje. I już od tej pory, kiedy jestem sama mamą, nie oceniam takich sytuacji. Wiem, że to jest trudne i dla niej to też było trudne, dla dziecka to było trudne, po prostu nie wytrzymała, każdy czasami nie wytrzymuje, nie? Tylko wiesz, jeśli już popełnimy błąd, zawsze warto za to przeprosić dziecko i zdjąć z niego poczucie winy, tak? Żeby ono nie było, że to jest jego wina, tylko że po prostu, no, jestem dorosła, przegięłam, nie powinnam się była tak zachować, tak? Przepraszam cię. Wiesz, my te różne zwyczaje dziedziczymy, to idzie pokoleniowo. Jeśli nie dostałyśmy miłości, uwagi, jeśli nie było tego przy stole, czy w domu w ogóle, to jeśli nie mogłyśmy wyrażać swoich emocji, tylko i osoby, które nas wychowywały, wyrażały swoje emocje przez wrzask, to my dopóki nie pójdziemy na terapię, to będziemy raczej się zachowywać tak samo i choćbyśmy, nie wiem, jak dobre miały intencje, bo to jest jedyne, co znamy, jedyne, co potrafimy. No nie? Dlatego jakby ta terapia, moim zdaniem, zaopiekowanie się sobą, jak widzimy, że jest jakiś problem. Jak jest problem z wagą, z żywieniem, ze zdrowiem, to żeby się zająć tym, co na talerzu, naprawdę trzeba się zająć najpierw swoimi emocjami, o tym, co ja myślę o sobie i swoimi przekonaniami, które sprawiają, że kładę na talerzu to i to. Albo że nawet nie kładę na talerzu, tylko że wyjadam z lodówki, nie? Mhm. No dokładnie. Dobra, poczekaj, jeszcze coś chciałam ten. Dobra, jak to już pytałam ciebie, to też cię pytam. No dobra, to tak jest co już kończyć, bo już jest 11:30 prawie. Więc takie ostatnie pytanie. Jak myślisz, kto może najbardziej skorzystać na takim sposobie odżywiania, na tej diecie intuicyjnej? Jakie są twoje obserwacje w ogóle w pracy? Jakie wnioski masz? Znaczy ja mam wnioski, że każdy, bo jakby każdy, kto chce być zdrowy, kto chce sam być zdrowy, mieć zdrową rodzinę, na tym skorzysta. Czy ktoś chce schudnąć, czy ktoś nie ma problemów z wagą, a po prostu chce zadbać o zdrowie, bo to jest taki sposób, jaki jedliśmy zawsze. Przestaliśmy kilkadziesiąt lat temu, gdy zaczęła się żywność przetworzona i gdy zaczął się ten pęd
nie? Taki nasz w życiu, gdy się trochę oderwaliśmy od świata natury, świata przyrody. Zawsze też mówię, że żyjemy na wysokich piętrach, na zabetonowanych osiedlach, mało mamy kontaktu z naturą, jemy przetworzoną sztuczną żywność. Nasz organizm, wiesz, my mamy takie stresy, bo coś szef powie, albo partner, albo wybucha wojna, ale stresem dla organizmu jest naprawdę jedzenie przetworzonej żywności, bo te enzymy trawienne biedne, nieznające od tysięcy lat takich substancji, one nie wiedzą, co zrobić, Tak, jak to do, zjadasz no, dokładnie. pewne produkty. Więc to jest też ten stres wewnętrzny, No to tak, taki, nie? jakby nas wrzucić, no nie wiem, ja jestem dietetykiem i nagle by mnie wrzucili na, nie wiem, na, żebym wykładała matematykę na uniwersytecie, nie? To bym po prostu, what? Nie? Zrobić? What? No, Dokładnie. biedne enzymy trawienne i biedny układ pokarmowy tak ma, jak zjada, nie wiem, właśnie batonika takiego pełnego tłuszczów, trans, cukru, jakiś polepszaczy No smaku, tam są toksyny, no umówmy się, no tam jest wędlinę z jakiś. sklepu. Wiesz, skład pieczywa tostowego jest taki, że po prostu czytasz etykietę i nie wiesz, co zrobić. A chleb przecież to jest mąka, woda i sól, bo zakwas to Tak, też jest mąka no i i woda. drożdże, nie? Nic więcej. No albo zakwas, nie? Albo No drożdże. dokładnie. Więc myślę, że każdy może skorzystać. Że to jest dla każdego. Ja uważam, że warto dbać o siebie, że chodzi o to, wiesz, my możemy naprawdę długo żyć i wcale nie musimy być seniorem z garścią leków, który rozpoczyna swój dzień od garści leków, kończy, nie może, wiesz, chodzi ciągle do lekarza. My naprawdę możemy dość późnego wieku dożyć w dobrej formie fizycznej i umysłowej, pod warunkiem, że będziemy siebie karmić tym, co zdrowe, tym, co odżywcze, To karmić służy siebie dobrym tym, co słowem, nasz dobrymi organizm myślami. potrzebuje, nie? Tutaj No. właśnie Iwona pisze, oj to fakt, kupiłam ostatnio niby zdrową przekąskę z chia i się później męczyłam cały dzień. Kto przerabiał takie historie? Ja też przerabiałam takie historie i właśnie trzeba też rozumieć składy. Fajna tutaj jest aplikacja Zdrowe Zakupy, która Wam pomoże zrozumieć składy, bo wiadomo, no nie każdy z nas musi rozumieć, co jest napisane na etykiecie. Ale zobacz, ile jest, Ania, przerwę ci, żywności bez etykiety. Warzywa nie mają etykiety, owoce nie mają etykiety, mąki, kasze, płatki, takie zwykłe płatki. Tam nie masz etykiety. Mleko. Nie masz etykiety, bo to jest ten produkt, który idzie właśnie, nie wiem, od rolnika z pola do ciebie. Więc dopiero moment, gdy zostaje przetworzony w fabryce i coś do niego zostaje dodane, to się pojawia etykieta. Czyli jak zaczynasz sobie myśleć, okej, to ja kupuję warzywa, płatki, kawałek mięsa, a nie wędlinę, która już będzie miała etykietę, i robię sobie sama swoją, wiesz, szyneczkę na kanapki z tego kawałka mięsa, to ja nie potrzebuję takiej apki nawet do czytania etykiet. To prawda, to co, zaraz Wam coś pokażę. A propos, dzisiaj robiłam sobie deser. Oczywiście takie deserki można sobie kupić, nie? Ale zrobiłam deser. Tutaj jest mascarpone, śmietanka. Można je dać jogurt naturalny, granola, którą sama zrobiłam. Czemu to ma różowy kolor? Bo tutaj są maliny. Tak. Wygląda więc pięknie. Ty mnie ostatnio zainspirowałaś i zrobiłam jagodzianki. Tak! O, i właśnie, i ty wiesz, co ty tam dałaś? Tam są podstawowe składniki, tak, z których tworzy się, że tak samo jak obiad powstaje z pewnych składników, tak samo jagodzianki czy deser też może powstać z pewnych składników. I uwaga, swoje batony też możecie robić, swoje kulki mocy możecie robić, nie musicie ich kupować. Swoje orzechy w czekoladzie możecie I zrobić. deser może być I zdrowy, to może. zobacz, naprawdę odżywczy, Tak, i nie? to może. Może być coś, co będzie wspierało wasz organizm. A propos, właśnie co jest zimą, to orzechy jeszcze, nie? O Tak tak, jak ma masę najbardziej. wartości Orzechy, odżywczych. tak. Można też sobie batoniki robić orzechowe. Ale wiesz, zobacz, mamy przepis, już tak kończąc, na szarlotkę przykładowo. No i tam jest mąka, masło, jaja, cukier, jabłka. Tak. Tak? I teraz pójdziesz do cukierni i tam będzie tak, zwykła mąka pszenna, margaryna najgorsza, jajka takie najzwyklejsze, dużo cukru, jeszcze jakaś soda dodana. Robisz w domu. Możesz sobie mąkę podmienić i stosować niekoniecznie pszenną, czy z jakiejś razowej zrobić. Ja lubię orkisz bardzo, z owsianej można sobie Tak. pomieszać.
Dodasz Nawet masło, prawda, porządek, a nie płatki mleko. można dać, płatki owsiane. To w Albo ogóle petarda płatki, wychodzi. i kruszonka pyszna wychodzi. Ale zobacz, dajesz jaja wiejskie, masło zamiast margaryny, dużo jabłek, mniej trochę cukru niż w przepisie, bo ja na przykład używam cukier, nie robię z żadnych Ja tak zastępników. I mam samo. deser, który jest pyszny i odżywczy, i mam taki sam z cukierni, który będzie mi szkodził. Tak, To ja wolę dokładnie. zrobić, wiesz, sama i Tak, bo tam poświęcić jeszcze na to słuchajcie, no 20 nie minut. umówmy się, no oni często korzystają z gotowych mieszanek jakichś do wypieków, gdzie są spulchniacze, substancje przeciwzbierające, przedłużające trwałość mąki, bla 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 bla. Nie? Tego jest naprawdę Taka. cała tablica Mendelejewa. Ogromnie długi skład, gdzie my wykonując sami takie rzeczy w domu, mamy zupełnie innej jakości deser. Nawet jeśli chcecie bardzo mocno ograniczyć ilość węglowodanów, tak? No to może nas zrobić jabłka pod kruszonką. Nie musi być tam mąkę, tylko same jabłka, gdzie do których nie musicie dodawać cukru, ale cynamon można dać. Przecież to jest właśnie jesień, to też jest sezon na cynamon, na te korzeniowe przyprawy, które mają właściwości rozgrzewające, dodatkowo mają właściwości przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, gdzie stymulują naprawdę mocno nasz układ odpornościowy po to, żeby nas chronić przed infekcjami, przed wychłodzeniem. I można naprawdę kombinować. I te desery nie muszą być, że o Jezu, bo ja jestem na diecie, to ja mogę tylko jogurcik naturalny z owocami i nic więcej, nie? A tak naprawdę możecie sobie zrobić fajne ciasto i może być ono odżywcze. Brownie z fasoli. Kurczę, jest genialne! I tam jest chyba tylko 70 gramów mąki. Możecie tą mąkę zamiast mąki zwykłej dać nawet mąkę migdałową i macie już bezglutenowy ten chleb. Ciasto. Ciasto. Ale to, z czym często się spotykam, jak ja mówię na początek na przykład o takim cieście. Nie, no co ty, Magda, ciasto na diecie, a potem ta sama osoba, co sobie odmawia, gdzieś w pracy ukradkiem podjada Snickersa na przykład, bo już jest taka głodna. I Tak. ona jakby w domu boi się, bo przytyje, jak zrobi ciasto, ale potem je ta sama osoba. Naprawdę ogrom syfu, za przeproszeniem, nie? Więc chodzi o to, żeby się nie bać. I jak lubimy słodycze, bo to nie chodzi o to, że jak ktoś nie lubi, żeby nagle zaczął jeść, ale jak lubimy, żeby sobie zrobić taki deser. Ja tu dużo inspiracji też wrzucasz, jeśli chodzi o desery. Można się tu inspirować. Ale naprawdę batoniki z orzechów czy z płatków, z ciasta takie nawet zwykłe, które znamy, typowe, szarlotka, nie, sernik, można robić w domu i one będą zdrowe, będą odżywcze, też będą karmić nasze ciało. Dokładnie, ale musi być właśnie z pełnowartościowych składników, a nie z przetworzonej żywności, tak? Bo my nie wiemy, jak ten proces produkcyjny wygląda. Oni mogą nam powiedzieć fit, mogą nam powiedzieć, że zdrowe, dodatek witamin i tak dalej, ale jak naprawdę jest, to mało kto to kontroluje. Ile co chwilę jest komunikat, że wycofujemy jakiś produkt, nie? Fit produkt, zdrowy produkt z ekosklepów, to z normalnych sklepów, to, tam to jest ciągle coś wycofywane, bo są nieprawidłowości w procesie produkcji. No i bądź mądry, tak? Ty ufasz producentom, bo oni ładną reklamę zrobili, ładny PR, tak? Płacą influencerom za reklamowanie ich tubek, na przykład dla dzieci, gdzie ja nie jestem fanką tych tubek. To nie jest tak, że ja ich nigdy nie kupiłam dzieciom, No. tak? Ale nie jest to jakby codzienny element diety moich dzieci, musy, Z tubek, tym chowa się. plastikiem, to jest dla mnie też w przypadku tych tubek straszne, nie? To jest też przede wszystkim żywność wysoko przetworzona. No przecież jeśli to ma wytrzymać w tym opakowaniu, to musi być czyste mikrobiologicznie. A skoro jest czyste mikrobiologicznie, to zostało poddane masie różnych tych zabiegów, które miały wysterylizować to. A wiemy, że sterylizacja najlepiej przechodzi w wysokich temperaturach. A wysokie temperatury co robią? Zabijają witaminy, tak? I koniec. I nie ma. I po prostu dajemy dziecku, lepiej już samemu ten musik sobie zrobić, czy dżemik samemu zrobić w domu, tak? Bardzo dużo informacji, serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia, muszę uciekać. No, dziękujemy bardzo. Jeszcze tam Tak, Kasia też myślę, że pisała. będziemy chyba W czasie też. będzie ten live zapisany, żebyście mogli do tego wrócić sobie, tak? Bo wiele osób może dzisiaj miało coś zaplanowane i nie mogło, ale właściwie będzie zapisany, więc będzie można sobie to po prostu oglądać. Więc ja jestem fanką i lubię
mówię moim klientom, że słuchajcie, nie musicie rezygnować ze słodkiej części posiłków, ale to, żeby to było z głową, żeby to też dostarczyło Wam wartości odżywczej. Tutaj mamy tłuszcz, mamy białko, mamy płatki owsiane, tak, które odżywiają naszą mikrobiotę jelitową. Jest trochę cukru, chociaż do samej śmietany nie dałam cukru, to są maliny też, tak? Tutaj akurat suszona truskawka jeszcze miałam takie, więc do dekoracji bardziej. I to jest coś wartościowego niż. No, przy okazji pięknie wygląda, więc tak. Po prostu mam też ochotę to jeść, nie? Cieszy oczy. Jemy wszystkimi zmysłami, to też jest ważne. Zapach, to jak to wygląda. Też dlatego ja lubię jeść rękoma, palcami wiele rzeczy i to też jest takie fajne. Nie? Że, naprawdę, żeby uruchomić też te wszystkie zmysły. Przy przetworzonej żywności jaki zapach poczujesz? Jak to wygląda? Ani nie cieszy oka, ani... To aromat, ty kochana, coś tam poczujesz, ale aromat, nie? Ale słodki można powiedzieć, czy lepiej odczekać. No właśnie, są tu różne szkoły, ale ja jestem fanką, żeby przykleić do obiadu, bo po pierwsze mniej zjesz i nie będzie takiego mocnego skoku cukru we krwi po spożyciu słodkiego, tak? No bo na pusty żołądek zjemy więcej słodkiego, a po obiedzie zjemy tego po prostu mniej. Więc lepiej przykleić do obiadu i jeśli mamy problem z glikemią, ja przynajmniej mam takie doświadczenie, Magda, mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz, że lepiej robić te przerwy pomiędzy posiłkami, bo nasz organizm też musi odpocząć pomiędzy jednym posiłkiem a drugim, a my co chwilę podjadamy, a tylko jabłuszko, a tylko ten batonik, a tylko to musli, nie? A tylko to. I okazuje się, że wcale, że tak powiem, poziom insuliny nie spada, bo ona cały czas musi pracować. Cały czas jesteśmy w trybie budowania tkanki tłuszczowej, a nie spalania. Możemy kalorycznie zjeść mniej niż ktoś, kto zje 3 duże posiłki, a my tak podjadamy. Osoba, co będzie podjadała po troszeczkę 3 tyle. Ale też jestem, wiesz co, zwolennikiem przyklejenia deseru do obiadu. Albo ewentualnie pod wieczorka, jak ktoś potrzebuje 4. posiłku, bo ja jestem bardziej zwolennikiem 3 posiłków, ja max 4, nie 5, nie? Przyklejenia do obiadu, ale na zasadzie nie, to ja zjem mniejszy obiad, bo sobie zostawię miejsce na deser, albo wyliczyłam kalorie, chcę zjeść kawałek tortu, on ma tyle i tyle kalorii, to ja zjem tylko trochę obiadu. Tylko zjeść najpierw obiad i się nim najeść, i wtedy tego deseru się zje mniej. I ale tak jedzą nie. osoby. I nie masz poczucia, że sobie odmawiasz. Dokładnie. I tak jedzą osoby, które nigdy nie miały problemów z wagą. Bo zobacz. Teraz statystyki są takie, że 3 na 5 dorosłych osób w Polsce ma problem z wagą, ale to znaczy, że 2 na 5 nie mają i nie miały. I nie jedzą 5 małych posiłków, nie liczą kalorii, nie odmawiają sobie deseru na imprezie, ale to nie są nigdy osoby, które zamiast obiadu zjedzą deser. Mm-hmm. Wiesz, jedzą normalnie obiad, bo jak nie ma tam żadnych emocji, żadnych przekonań, to po prostu jesteś głodna, chcesz zjeść ciepły posiłek, zjadasz obiad. O, jest jeszcze deser, to sobie nałożę, ale potem zjem 2 gryzy tego tortu i ja już jestem tak najedzona, że sobie odkładam, nie potrzebuję. Ale ktoś, kto zostawia miejsce na tort i zjada mini, wiesz, obiadek, to on później zje kolejny kawałek tortu, bo jeszcze taki tort na przykład z cukierni, przykładowo, no to nie będzie miał wielkich wartości odżywczych, nie? Tak. Tutaj zeszłam już na te niezdrowe deserki, ale naprawdę warto deser przykleić do obiadu, warto, żeby był zdrowy, ale jak jesteśmy gdzieś od czasu do czasu na mieście, na imprezie i tak dalej, możemy sobie zjeść też to niezdrowe. Tak, no to nie zaszkodzi. Ale nie zamiast obiadu, nie? No dokładnie. Zawsze trzeba gdzieś tam trzymać te swoje zasady. Ja lubię zasady zdrowego talerza, bo ona jest bardzo obrazowa, tak? Pół talerza warzyw, 1/4 białko i 1/4 węglowodany. Ludzie są wzrokowcami i myślę, że to po prostu będzie pomocne, jak ty sobie zapamiętasz gdzieś, tak? I później sobie patrzysz na swój talerz i już wiesz, jak on powinien wyglądać. Ty się zastanawiasz, co masz na niego włożyć, tylko jak mniej więcej ma to wyglądać objętościowo. I to już jest bardzo duża pomoc dla ciebie. Nie potrzebujesz studiów na to, nie potrzebujesz dietetyka na to, nie? Antyreklamę nam robi Magda, sorry. Ale wiecie, o co chodzi, to jest naprawdę, to może być proste. I też właśnie, jeszcze jak już jesteśmy przy tym, tak, możecie się ze mną nie zgadzać, a nie, bo dieta odchudzania to jest takie trudne i tak dalej. To są przekonania. Ty możesz zmienić te przekonanie i powiedzieć, że
sobie, że dieta nie musi być restrykcyjna, to nie musi być ciężkie, dbanie o siebie nie jest ciężkie. Dieta restrykcyjna będzie ciężka, tak? Ale wiesz, co ja wolę ale nie jesteś mówić, na diecie restrykcyjnej, tylko dbasz o siebie. Nie jest ciężkie, tam jest trochę problem z tym słówkiem nie, dla podświadomości, no więc tak, znowu ja powtarzam wiem, ciężkie. Lepiej jest powtarzać sobie, że to jest łatwe, że robię to z przyjemnością, nie, że Jezu, jakie to wiesz trudne. Co, bo ciężko jest, przejść to jest taka pułapka, nie? Bo jest taka śluza pomiędzy trudne a łatwe. Tak. I to, jeśli nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że coś jest dla nas łatwe, to można powiedzieć sobie, ja dam radę. Tak, tak. Ja dam Ale radę. Ważne jest, wiesz, żeby powtarzać komunikaty, które są wspierające, tak. Bo my sobie powtarzamy na diecie szczególnie dużo takich, które nas wcale nie wspierają w odchudzaniu, tylko nam to odchudzanie utrudniają, bo sobie mówimy, że będzie ciężko, będzie trudno, że to takie wyrzeczenia, że teraz to ja muszę z listą zakupów biegać w ogóle do sklepu, tak, gotować oddzielnie dla rodziny, oddzielnie dla dzieci, oddzielnie dla męża, oddzielnie dla siebie. Nie, no wszyscy chcą być zdrowi, więc to samo może jeść mąż, który się nie odchudza, to samo mogą jeść dzieci, które rosną i to samo mogę jeść ja, gdy mam problem z wagą i chcę schudnąć, bo wszyscy chcemy być zdrowi, wszyscy chcemy być w równowadze, więc to jest to samo. I jemy tyle, żeby się najeść, ale żeby usłyszeć, no to trzeba właśnie, wiesz, te rzeczy, o których mówię, mówiłyśmy wcześniej, emocje, stres, popracować nad tym i wtedy organizm będzie to podpowiadał, nie? Tak, i nie mówmy, że na przykład jeśli słowo albo komunikat, tak, jestem na diecie, jest dla mnie obciążający w jakiś sposób i negatywnie przeze mnie odbierany, to można sobie powiedzieć, że jestem w trakcie wprowadzania zmian żywieniowych, tak? Zmieniam żywienie na zdrowsze dla siebie, w trosce o moje ciało, o moją rodzinę i wtedy, zobaczcie, już nie idzie za tym ciężar przekonań na temat diety. Więc to, w jaki sposób my ze sobą rozmawiamy i w jaki sposób przedstawiamy sobie daną sytuację, naprawdę mocno wpływa na to, jak my sobie później radzimy w pewnych sytuacjach. Powiem Ci taką ciekawą historię mojej znajomej, bo właśnie ona nie jest dietetyczką w ogóle, ale rozmawiałyśmy na ten temat i mówi, że właśnie schudła kilka lat temu, ale właśnie w ten sposób, że zaczęła się zdrowo odżywiać. Nie była na diecie restrykcyjnej, nie liczyła kalorii, tylko zaczęła dbać. Schudła i nagle wszyscy w jej otoczeniu zaczęli mówić, ale straciłaś na wadze. I tak cały czas słyszała, to było po grecku, ale lose weight, pan też mówi, straciła. I ona cały czas słyszała, że straciła i nagle zaczęła tyć z powrotem. Zobacz, co my, jakby podświadomość nie chce straty. Nie, strata to jest nie właśnie chce stracić brzuszka, a my chcemy stracić brzuszek, tak? Nie chce nic stracić. Więc naprawdę te komunikaty, słowa są niezwykle ważne, mają ogromną moc i to, co powtarzamy sobie, o jedzeniu, o traktowaniu siebie, tak będzie to wszystko wyglądało i to, co słyszymy. Więc też jakby, jak już mamy na przykład taką świadomość, to możemy kogoś poprawić. Nic nie straciłam, zyskałam zdrowie. Dokładnie. Żeby w ogóle, wiecie, to odeprzeć, nie? Tak. Zyskałam większą pewność siebie, poczucie, że lubię siebie w swoim ciele. Mam zdrowie, tak, to zyskałam. Zyskałam zdrowie, bo tkanka tłuszczowa nadmierna produkuje bardzo dużo jakby ciał prozapalnych, nie? I stany zapalne są duże. Więc my redukując masę ciała, redukujemy stany zapalne w naszym organizmie. Więc to też można tak tłumaczyć osobom, które tego nie rozumieją, tak? Mhm. Po prostu, tak? Ja zyskałam zdrowie, bo mam mniej stanów zapalnych, tak? Które dokładnie tkanka tłuszczowa produkuje. A nie, że coś właśnie redukuję, zabieram, tak, odbieram sobie, tracę. Dobrze, że o tym powiedziałaś. Mówić do siebie ciągle językiem korzyści. Tak. No, nic dokładnie. Nie tracę. Że zyskuję. Zyskuję. Robię to dla siebie, robię to z miłości, a nie, wiesz, z odbierania, karania siebie i z miliona innych powodów, z których my to robimy i to się nigdy nie udaje. Tak, no bo jak podchodzimy do diety jako do kary za to, że wcześniej źle się żywiliśmy, tak, no to jak ma się to udać? Jak podchodzimy do kary? Jak jako dzieci podchodziliśmy do kary? No, to, dokładnie, ja tak się śmieję, że podchodzę jak takie małe dziecko. Traktuje tak wszystko bardzo dosłownie, bierze do siebie, czegoś mu jej zabraniasz, to ona chce więcej. Jest, nie być odczowym słoniu, nie? Tak,
Nie wolno. Przecież co robią często ludzie, jak są na diecie, tak, na takich wyrzeczeniach, ale mają takie spięcie w sobie, bo im zależy. Jak już schudną, to co robią? Nagradzają się jakimś, wiesz, deserem. No i dlatego mówię, że dieta restrykcyjna niczego nie uczy. Nie uczy. I jakby miliony osób już to wiedzą, bo wiesz, ja na przykład jak pracuję z osobami, to pewnie też, które są lata na diecie. Od No. dziecka na diecie, całe życie na diecie. Ja to zawsze jakby od większości swoich klientek słyszę, nie? Są takie, które przytyły, nie wiem, teraz w pandemii czy niedawno, ale większość osób jest zawsze. I one już wiedzą z doświadczenia, że to nie działa, z własnego, ale nadal nie słuchają siebie, bo ten przekaz ogólny, wiesz jaki jest? Wiesz Że co? tylko liczenie kalorii. Są dietetycy, którzy cały czas powtarzają, że musi być ten ujemny bilans kaloryczny, że nieważne tam co jesz, ale i tak bilans się musi zgadzać, że Ale masz liczyć te kalorie. zobacz, jaki to stres wprowadza w dietę. Ogromny, Bo ty, ogromny. ogromny, bo ty zjesz i myślisz, o Boże, a jakie to jest za dużo, a ty, no, ale ja na pewno dobrze zjadłam. Po co nam taki stres? My marnujemy energię na to, żeby zastanawiać Boisz się, się że to jeść. oczywiście zjadłam odpowiednią ilość kalorii. Ja się nawet przegnę jednego dnia, to zaraz biję się z wyrzutami sumienia, bo przecież miałam zjeść 1500, a zjadłam 1550. No No. świat się wali. I to jest dlatego też z tego względu jest złe. No ja powiem, że to jest złe, tak? Bycie Bo my. na diecie jest stresem, w takim klasycznym ujęciu. To jest Dokładnie. stres, czyli uniemożliwia nam de facto schudnięcie, bo I mamy wymusza na podwyższoną. nas kontrolę. Kontrola to jest strata energii. Na to, na co nie warto tracić energii. No, zgadzam się całkowicie. Ale przy tym klasycznym podejściu do diety, gdzie liczymy kalorie, odważamy, odmierzamy, jesteśmy w permanentnym stresie, bo boimy się, czy ja właśnie nie za dużo czegoś dodam, czy mi to wolno, czy nie wolno. Przeliczanie, wiesz, takie co do grama. No, nikt nie jest w stanie tak żyć całe życie. A sposób wyżywienia, który wybieramy, musi być taki, że jeśli ja go wybieram dzisiaj, to ja będę w stanie tak żyć, tak się odżywiać zawsze. Kto będzie w stanie jeść zawsze 1000 kalorii Dokładnie, dziennie? no właśnie. A tutaj w tym intuicyjnym żywieniu jest taka duża dobrowolność, tak? Bo jest tak, słuchajcie, nie lubiłam awokado, dzisiaj kocham awokado. Mogę jeść powiedzmy łyżeczką, nie? Tak uwielbiam je. Kiedyś bym tego nie zjadła. Szparagów bym kiedyś nie zjadła, dzisiaj je lubię, więc to może się zmieniać, bo zapotrzebowanie naszego organizmu się zmienia, nasze ciało się zmienia, tak? Więc, bo różne też są sytuacje w życiu, w różnych rolach się znajdujemy, pracę zmieniamy i aktywność zmieniamy, więc, czy nawet nasze ciało się po prostu starzeje i też ma inne zapotrzebowanie. Jeśli my jesteśmy zamknięci w klateczce jakiejś tam dietki, to ona w pewnym momencie przestanie po prostu nam służyć, tak? Bo i znowu będziemy szukać dietetyka, żeby nam powiedział, co mamy jeść w danym momencie. A jak my się nauczymy słuchać siebie, swojego ciała, to my zawsze będziemy w stanie zaspokoić nasze podstawowe zapotrzebowanie. Dokładnie, bo ciało wie, ciało jest mądre. To, co o tym set point, zaczęłam wspominać, a potem nie powiedziałam, nie? Ale ja sobie to po latach uświadomiłam, że nie myśląc o diecie, byłam szczupła jako dziecko i nastolatka. A jak zaczęłam się odchudzać, to dopiero zaczęłam mieć problemy. Jak zaczęłam myśleć o tych restrykcjach, jak już potem miałam też efekt jego, to trudniej mi było schudnąć. Czyli naprawdę ciało jest mądre, ciało wie, tylko trzeba mu zaufać, trzeba też zaufać, mówię, temu, co daje natura. Trochę tutaj też edukacja, wiadomo, jest ważna, no bo Tak sklepy jest. są pełne niestety przetworzonej żywności. Dlatego ja polecam różne bazarki, albo nie wiem, panią Zosię, która jest koleżanką mamy, albo cioci i ma jajka ze wsi, albo kur... Wiesz, żeby też szukać takich rzeczy, które faktycznie gdzieś pochodzą ze wsi, z małych gospodarstw, no Jest nie. coraz więcej, kup u rolnika nawet, takie strony, gdzie rolnicy wysyłają swoje produkty, przywożą do większych Tak. miast, można się umówić, odebrać i naprawdę ja w ogóle wiecie, na co ja też patrzę? Nawet w sklepie. Na to, czy marchewka, czy pietruszka jest robaczywa. Bo jak jest robaczywa i robak chciał to zjeść, to znaczy, że to też będzie dobre dla mnie. Jak są różnej wielkości i kształtów, bo jak wszystko jest takie identyczne, no to. To też.
właśnie jestem. Sztucznością. Ale wiesz, miałam takie doświadczenie, bo ja od wielu, wielu lat korzystałam, jak mieszkałam w Warszawie, z bazarku na Ursynowie, z hali mirowskiej, od 3 lat z RWS-u, to jest rolnictwo wspierane społecznie, czyli mieliśmy paczki warzyw od rolników z Dobrzynia i się przeprowadziłam do innego miasta, no i przez pierwsze 1,5 miesiąca kupowałam w Lidlu te warzywa. I tak mi się trochę nie chciało gotować, jakiś taki miałam wiesz. I odkryłam ostatnio halę z warzywami, gdzie rolnicy przyjeżdżają i przywożą w centrum tutaj, przywożą te swoje produkty. I ja tam wchodzę, słuchajcie, zapach mnie powalił. Jak sobie pomyślałam, ja wchodzę do Lidla czy innego supermarketu, nie czuję, przechodząc obok warzyw, zapachu. Jakoś intuicyjnie wcale mnie nie kusiło do tego, żeby gotować. Pojechałam na ten bazarek, nie dość, że się tam jak w raju poczułam, czując, wiesz, te zapachy, widząc kolory. Przyjechałam i zaraz to zrobiłam, tamto, bez przepisów żadnych. Tu takie warzywka duszone, tu jakaś sałatka, placuszki. Po prostu masz ochotę z tego gotować, bo ci wszystko pachnie, jest świeże, rosło i dojrzewało na słońcu. To jest w ogóle inna jakość. A we wszystkich miastach, większych czy mniejszych, są te bazarki, są te hale. Jak już nie mamy czasu, to kupmy te warzywa, a nie przetworzone produkty w supermarkecie, ale jak się da, to naprawdę fajnie jest poszukać trochę, poświęcić na to czas, raz w tygodniu pojechać w takie miejsce, zrobić zapasy, zrobić przetwory na zimę, mieć własny sos pomidorowy na przykład później. No, to jest po prostu taki luksus. A fajnie, w Thermomixie jest naprawdę tak dużo przepisów na przetwory z pomidorów, sosy gotowe, czy pasaty. Fajne, obserwę ci, bo nie trzeba obierać pomidorów ze skórki, można później zblendować. A przecież każda część warzywa ma dużą wartość odżywczą. Skórki tak samo. Ze skórek w ogóle warzyw, tych obierek po marchewkach, pietruszkach, można robić koncentraty bulionu. Przecież to też ma taki niesamowity aromat i można to wykorzystać. O, mój kot rozrabia. Można to wykorzystać i nie marnować. To już nie mówię tak o takiej oszczędności pod względem finansów, ale o wartości, które możemy zyskać, nie? Wiesz, to też jest ważne, bo i oszczędzamy na tym, oszczędzamy też na lekach, na które nie wydamy później w przyszłości. Z tymi przetworami to jest też tak właśnie, ja odkąd mam Thermomix od 2 lat, to robię przetwory, tak wiesz, przy okazji obiadu w weekend. 2-3 kilo, bo to tyle się mniej więcej tam zmieści. I tak przez całe lato i jesień, nie poświęcam całego dnia. Cały gar i wiesz, cały dzień, 40 słoików, tylko ja robię tak po kilka słoiczków. I z tego się robi na zimę po prostu taki zapas, który później starcza do wiosny. Dżemy mam jeszcze z zeszłego roku do tej pory. Ale robiłam tylko w weekend przy okazji stania w kuchni, robiąc obiad, bo i tak w tej kuchni byłam. Więc wiesz, tu dżem manin, tu sos pomidorowy, to się robi prawie samo. Później pasteryzuje i jest zrobione, nie? Tak. Więc ogromnie właśnie polecam robienie przetworów i nie kupowanie później tych gotowców ze sklepów. To jest ważne. No dobra, słuchajcie, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to mamy 5 minut dosłownie, tak? I kończymy, bo już 2 godziny, nie? Planowaliśmy ile, Magda? Godzinę planowałyśmy. Do 1,5 maksymalnie, nie? No. Tak, i po prostu rozgadałyśmy się, ale temat szalenie ciekawy. I jest tu tyle wątków, które można by było jeszcze poruszyć a propos tego żywienia intuicyjnego. To jest takie właśnie mega holistyczne podejście do swojego ciała, do swojego zdrowia, do swojego życia, do samoświadomości. Nie da się żywić intuicyjnie, nie znając swojego ciała. Nie wiedząc nic na temat, jak reagujemy na emocje, jak nasze ciało reaguje, nie da się tego zrobić, tak? Więc pamiętajcie, że dieta intuicyjna to nie jest to, co możecie kupić na stronach internetowych, tak? Że kupicie jej rozpiskę i to nie jest dieta intuicyjna. Tego trzeba się nauczyć. Ale tak, to nie jest, że jem to, na co mam ochotę w tym momencie, bo ja mogę przez lata złego odżywiania mieć ochotę tylko na batoniki i słodycze, ale to nie jest wcale dieta intuicyjna wtedy. Tak, nie? Słuchajcie, w ogóle pokazano w badaniach, że grzyby, które żyją w naszych jelitach, jeśli mamy za dużo tej kandydozy w jelitach, to ona produkuje takie substancje, które dają informacje do naszego mózgu, żeby jeść więcej słodyczy, bo one są głodne i trzeba je nakarmić.
Powiem Wam z własnego doświadczenia. Miałam kandydozę jelit. Przeszłam detoks cukrowy, bo to było jedyne rozwiązanie. Ja wtedy karmiłam też piersią i nie chciałam brać leków. Zresztą one na długo nie dawały jakichś efektów. I też to byłby lek, ale nie nauczyłoby mnie to odmawiać sobie słodyczy. Rozumiecie? Więc wróciłabym do tego stanu. Dzięki detoksowi cukrowemu, który przeszłam w tamtym czasie, bo się przeraziłam tej diagnozy, przyznam szczerze, i też miałam takie partie, że no to co chwilę chciałam się po prostu słodkiego. Więc przeszłam ten detoks cukrowy. Na początku przez pierwsze parę dni było dość ciężko, ale tak mi zostało i teraz zjem trochę słodkiego i już mam dość, już mnie odpycha, już nie chcę. I to jest właśnie plus, że wy już nie wracacie po takim detoksie do starych nawyków. Tak, i jak się na co dzień je te zdrowe rzeczy, tak, to się tego cukru tak bardzo nie chce. I jak zmienia nam się to. Się coś takiego chemicznego ze sklepu i nawet ktoś wam powie, że daje wam kompot, wy czujecie, że to nie jest kompot. Że to jest jakiegoś rozcieńczony koncentrat i że to nie jest kompot, bo to po prostu czuć. No, ja tak mając te swoje zaburzenia odżywiania i relację zaburzoną z odżywianiem w przeszłości, ja potrafiłam wciągnąć pięterko ptasiego mleczka za jednym podejściem. Teraz nie zjadłabym jednego, bo ono mi nie smakuje nawet. To był, wiesz, najlepszy deser. Ale ja teraz jem owoc i ja czuję, że on jest słodki, a wtedy jadłam owoc i nie czułam, że on jest słodki, bo tak były przestymulowane moje, tak, wiesz, kubki smakowe, tak, tym, co tam jest dodane. Na ten cukier wręcz, nie? A teraz ja nawet mam problem zjeść za słodkie jabłko. Nie zjem za słodkiego jabłka, bo jest dla mnie za słodkie. Lubię gorzką czekoladę, bo jest dla mnie odpowiednia, tak? Jeśli chodzi o poziom słodkości. Zdarzy mi się, że zjem coś bardzo słodkiego, ale to naprawdę muszę mieć jakąś, nie wiem, mega ochotę na to. Ale na co dzień to... Zawsze moje dzieci mówią, nie? A mama nie je ten? A mama nie lubi słodyczy, nie? Ale nie potrzebujesz. A jak masz ochotę, to zjesz, ale tak, bez wyrzutu sumienia i to jest też zdrowe i odżywcze i nic się nie dzieje, nie? No dokładnie, więc to jest tylko gdzieś tam jednorazowo przy jakichś sytuacjach, jak już naprawdę mi się zechce, ale później z reguły już nie wracam do tego, nie? Więc to naprawdę warto przejść ten proces i pamiętajcie, wybierzcie sobie moment, w którym nie dzieje się w waszym życiu nic trudnego, nie przechodzicie poważnych stresów, zmian zawodowych, zmian związkowych i tak dalej. Wybierzcie sobie okres na wprowadzanie zmian spokojny. Bo to będzie Wam pomagało przejść przez ten proces. No, no dobra, to chyba już wszystko, nie? Teraz dokończyłyśmy. Ja już nic nie mówię, żeby nie rozkręcić kolejnego wątku. Tak, no, dokładnie. Tyle, że mówiliśmy do wieczora, więc... No, dokładnie. Obawiam się, że tak mogłoby z nami być. Czas zacząć gotować obiad. No, coś tam jeszcze, przy takim detoksie owoców nie można jeść. Wiesz co, niskocukrowe, tak? Takie, które są dozwolone przy keto. Czyli borówki, jemaliny, jeżyny, truskawki, tak? Ale też chodzi o ilość, tak? No bo wiadomo, im więcej truskawek zjemy, no to więcej cukru dostarczymy, tak? Więc to też chodzi o ilość. No dobra, ściskamy Was, bardzo dziękujemy za to, że zaproszenie. I dziękuję Magda, że przyszłaś tutaj do mnie i wystąpiłaś tutaj i podzieliłaś się swoją wiedzą i doświadczeniem. Naprawdę bardzo inspirująca rozmowa. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To przy okazji też zapraszam i do grupy oddechowej, gdzie możemy właśnie z tym pracować, i na kurs Zdrowsza i Szczupła, gdzie z tych, tak, technik też korzystam. Także zacząć się trochę, jakby ktoś chciał dołączyć, to można jeszcze do obecnej edycji, ale mocno zachęcam do grupy oddechowej. 15 minut dziennie ćwiczymy w ruchu oddech, więc jest bardzo fajnie, bardzo relaksująco, wspierająco. Kto ma ochotę dołączyć, to zapraszam. Zapraszamy. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki wszystkim. Magda, dziękuję bardzo. Pa, pa, kochani. Miłego dnia.